No, dzień dobry Państwu raz jeszcze. Już wiemy, że dobrze mnie słychać i widać, z czego się bardzo cieszę. Zaczynając w takim razie nasze spotkanie, bardzo chciałbym serdecznie powitać przede wszystkim organizatorów samego seminarium, czyli przedstawicieli Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, jak i naszego eksperta, który jest z nami, czyli panią Marię Wojtacha, która jest założycielem, fundatorem i członkiem zarządu Fundacji Rozwoju Gmin Polskich, jak również dyrektorem Fundacji International Bund Polska. Oczywiście będzie też z nami pani Alexis Heran, która zgodnie z programem dołączy do nas w swojej części. Pani Alexis zarządza programem zrównoważonych łańcuchów dostaw w Departamencie do Spraw Odpowiedzialności Społecznej i Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie w Edynburgu. No i chciałbym też oczywiście powitać Państwa jako uczestników tego seminarium. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się w takim licznym gronie, bo rzeczywiście tematy, które podejmujemy, są niezwykle ciekawe i niezwykle istotne. Z kolei o mnie, ja nazywam się Mateusz Saczywko, jestem naczelnikiem Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zamówieniami publicznymi zajmuję się od przeszło 15 lat i mam zaszczyt otworzyć dzisiejsze spotkanie i poruszyć szalenie ciekawy aspekt praw człowieka w zamówieniach publicznych. Coś o tyle można powiedzieć interesującego, że kiedy rozmawiamy w ogóle o zamówieniach publicznych, to rzadko kiedy myślimy o prawach człowieka jako takich, chociaż zarówno to z międzynarodowych, jak i krajowych przepisów prawa jasno wynika, że zarówno te władze publiczne, czyli my jako zamawiający, ponieważ ja też reprezentuję zamawiającego, jak i firmy prywatne, czyli wykonawcy, muszą tych praw człowieka przestrzegać. Można więc zadać sobie w ogóle pytanie, czy rozmawiając o zamówieniach publicznych jako takich, można zapewnić poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka? Proszę Państwa, no, odpowiedź jest tylko jedna, nie tylko można, ale po prostu trzeba. Jeżeli byśmy przyjrzeli się takimi wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, to należy wskazać, że wyraźnie one potwierdzają, że państwa mają obowiązek ochrony praw człowieka właśnie na tej płaszczyźnie zamówień publicznych. Nasza ustawa z kolei, prawo zamówień publicznych, jaka jest, taka jest. Na pewno ona nie jest idealna, na pewno można by było ją poprawić. Od dnia 1 stycznia ona będzie się kompletnie zmieniała i trzymam tutaj kciuki za Państwa, żeby wszystko Wam się udało i też trzymam kciuki za siebie przede wszystkim, żeby udało nam się stosować w sposób zgodny z tym, co ustawodawca chciał, aby było robione. Kiedy mówimy zarówno o tej nowej ustawie, która wejdzie od 1 stycznia, jak i o tej aktualnie obowiązującej, należy wskazać, że tam nie ma żadnego przepisu, który wprost by odnosił stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych do praw człowieka. Nie ma tam żadnego pojęcia, które by wrzucało tam prawa człowieka w jakiś sposób. Aczkolwiek jeżeli trzeba by bronić tą ustawę, no to należy wskazać, że tylko w kilkunastu krajach w prawodawstwie dotyczącym zamówień publicznych jest wprost odniesienie się do prawa człowieka. Proszę Państwa, w takim razie, jeżeli patrzymy na tą naszą ustawę, jeżeli ją czytamy, no to można się zastanowić, no dobrze, no to mamy stosować te prawa człowieka, ale co ta sama ustawa nam daje, czy ona daje nam jakieś możliwości? Proszę Państwa, daje nam możliwości, mimo iż mam tutaj godziny na zegarze szybko biją, no to tym najważniejszym prawem człowieka, który w tej ustawie się znajduje, jest przede wszystkim prawo do pracy. Tak? Ta nowelizacja z 2006 roku, ona wprowadziła obowiązek po stronie zamawiającego analizy, czy usługi lub roboty budowlane wymagają zatrudnienia przez wykonawcę osób, które wykonywałyby czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli te czynności polegają na wykonywaniu pracy i my wiemy, że jako zamawiający, że w tym momencie musimy wymagać od wykonawcy, aby ci pracownicy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Mimo że ta nowelizacja jest z 2016 roku, należy wskazać, że to nie jest tak do końca, że ona obowiązuje od 2016 roku. Ta nowelizacja de facto stanowiła trochę przytyczek w nos uczestnikom rynku zamówień publicznych, ponieważ od zawsze jest tak, że jeżeli wykonanie czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w kodeksie pracy, to my zawsze mieliśmy obowiązek żądać, aby te osoby były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. No i jak to było, każdy wie, nie do końca to wyglądało w sposób prawidłowy, dlatego to zostało wrzucone wprost, więc jeżeli mówimy o prawach człowieka, to można powiedzieć, że prawo do pracy wprost wynika z ustawy prawo zamówień publicznych. Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś z Państwa miał
też okazję przyjrzeć się temu raportowi Urzędu Zamówień Publicznych za rok poprzedni. On jest dostępny na stronie UZP. Z tego raportu wynika niestety lub stety, w zależności jak się na to patrzy, że tylko w 20% zamówień publicznych i był ten udział społecznych zamówień publicznych jakoś widoczny, tak? Czyli w 1 na 5 postępowań, tak, mieliśmy zapisy dotyczące społecznych zamówień publicznych. Pytanie, czy to dobrze, czy to źle? No z jednej strony można powiedzieć, że 20% to rzeczywiście jest bardzo mało, z drugiej strony musimy mieć świadomość, że istnieje dużo zamówień publicznych, że rzeczywiście zamawiamy jakieś typowe dostawy, więc nawet tych zapisów dotyczących wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy nie stosujemy. Z drugiej strony, jeżeli porównamy to na przykład do tych zielonych lub innowacyjnych zamówień publicznych, które też były badane, no to widać jednak dysproporcje. Może się to wydać śmieszne, tak, aczkolwiek no, trzeba się zastanowić, dlaczego tak wygląda. Udział zielonych lub innowacyjnych zamówień publicznych w ogólnej liczbie udzielonych zamówień publicznych to jest raptem tylko i wyłącznie 1%. Proszę Państwa, kończąc, ustawa Prawo zamówień publicznych od dnia 1 stycznia po pierwsze się zmienia i to zmienia się w sposób diametralny. Zapisy jednak dotyczące wymagania zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę pozostają. To dwa. Punkt trzeci, korzystajmy również z innych możliwości, które ustawa nam daje, aby promować społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne. Mówię tutaj o kryteriach oceny ofert, mówię tutaj o możliwości przewidzenia fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania, czyli artykuł 24 ust. 5 punkt 7.8, tak, czyli coś, co przecież możemy zastosować, tak, i w taki sposób też de facto badając tylko albo oświadczeniem, albo dokumentami przedłożonymi przez wykonawcę, to czy rzeczywiście on spełnia te nasze wymogi. Ustawa daje nam takie możliwości. Jedyne, co nas stopuje, myślę, najczęściej u zamawiających, to jest to, że po pierwsze będzie po naszej stronie leżał trochę więcej pracy, włożenia rzeczywiście w przygotowanie tej specyfikacji, a następnie sprawdzenie tego wykonawcy, a po drugie myślę czasami też nieumiejętność stosowania odpowiednich zapisów, tutaj mówię przede wszystkim o kryteriach oceny ofert, o tych prospołecznych kryteriach oceny ofert. Niestety Urząd Zamówień Publicznych trochę tutaj, mimo iż organizuje, tutaj trzeba im oddać trochę tego pola, on organizuje różnego rodzaju konferencje, to jednak do tej pory nie powstały jakieś przykładowe kryteria, których zamawiających mogą stosować. Proszę Państwa, oddając w takim razie w tym momencie głos pani Marii, ja powiem, że ja też się wyłączam w tym momencie z kamery i z Państwa głośników, ale cały czas oczywiście jestem dostępny na czacie, więc możemy sobie popisać i a propos społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, aczkolwiek myślę, że najpierw wysłuchajmy panią Marię, ale jeżeli będą jakieś pytania, no to oczywiście zachęcam do zadawania. Dziękuję i do zobaczenia pewnie pod koniec Państwa. Pani Mario. Dziękuję bardzo Panie Mateuszu, dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło się widzieć w takim gronie, ponieważ podejrzewam też listę uczestników. Mam wrażenie, że dużo już z Państwa znam, czy z innych prezentacji, czy z innych spotkań, co pokazuje, że gdzieś tam ta grupa osób, które chcą stosować, chcą się uczyć na temat społecznych odpowiedzialnych w różnych zamówieniach. Z jednej strony jest stała, ale też się powiększa. Bardzo dziękuję też za ten wstęp, tylko jeszcze dodam do tego, co powiedział Pan Mateusz, że przez 14 lat byłam czynnym zamawiającym, więc miałam szansę też poznać te problemy związane ze zrównoważonymi zamówieniami w praktyce. Mówię problemy, bo to co też powiedział Pan Mateusz, żeby tego nie powielać, ale rzeczywiście no, mamy ustawę, jaką mamy. Zawsze mówię, że na ustawę nie można się obrażać, bo to nam nie pomoże, tylko czytać ją tak, żeby jak najwięcej można było z niej wyciągnąć dobrych rzeczy w kontekście tego, co możemy zastosować. Też, że zawsze warto pytać. Przypomnę, że w Urzędzie Zamówień Publicznych jest Departament Prawny, który bardzo chętnie odpowie na nasze liczne zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych też stworzył taką zakładkę na swojej stronie, którą szalenie polecam w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, właśnie z tym podziałem na społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne i na zielone zamówienia publiczne. I rzeczywiście jeszcze może nie ma tam wszystkich materiałów,
których potrzebowalibyśmy jako zamawiający, ale jest ich bardzo dużo. Polecam być z nimi na bieżąco, jest ich coraz więcej, są liczne szkolenia, na których też na żywo można pewne rzeczy testować. Też urząd ma już taką praktykę, że na każdym szkoleniu stara się dać nam jakieś takie złote środki, jak ja to mówię, czyli przykładowe zapisy, one będą też w tej prezentacji, ale rozwiązań, które możemy stosować w opisie przedmiotu zamówienia, czy w kryteriach oceny ofert, czy w warunkach udziału w postępowaniu, czy w istotnych postanowieniach umowy, jako takie w cudzysłowie gotowce, które gdzieś tam na początku nas będą uczyły, a później inspirowały. Rzeczywiście 1 stycznia obudzimy się w trochę nowej rzeczywistości, czyli w nowej ustawie, ale każdy, kto pracował z zamówieniami publicznymi, wie, że najczęściej wypowiadanym przez nas słowem jest słowo nowelizacja. Jest to ustawa, która była nowelizowana wielokrotnie i tak naprawdę, kiedy zdążyliśmy się już pewnie wszyscy nauczyć, jedna nowelizacja przychodziła następna, a teraz jest to zupełnie nowy tekst ustawy. Zobaczymy, jak będzie. Ja tutaj widzę taką uwagę, że mi wyraźnie nie słychać na czacie, może ja tam patrzę, teraz jest lepiej, jeśli mogłabym kogoś z Państwa poprosić o informację, czy teraz jest odrobinę lepiej, ja tutaj zmieniłam ustawienie, jeśli chodzi o głośność. To bardzo się cieszę, będę też starała się mówić głośniej. W takim razie może powoli przechodząc do prezentacji. Prezentację Państwo otrzymają, jest w niej też troszkę definicji, jak to zawsze bywa, żebyś... Przepraszam. Może zaczniemy od tego, co to są tak naprawdę i zielone zamówienia publiczne, i społeczne odpowiedzialne zamówienia publiczne. Ja zawsze dzielę te dwa rodzaje zrównoważonych zamówień mimo wszystko na te dwie grupy, ponieważ tak naprawdę rzeczywiście albo zazwyczaj robimy zielone zamówienie, albo społecznie odpowiedzialne zamówienie, czy do różnego rodzaju grup dostaw, usług czy robót budowlanych tyczą się różnego rodzaju kryteria czy warunki dostępowe, które możemy zastosować. To może na początek definicja tych zielonych zamówień publicznych. Są to zamówienia na rzecz poprawy stanu środowiska jako proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest ograniczone w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostały zamówione w innym przypadku. I może takie pierwsze podstawowe przykłady. Tutaj mają Państwo kilka wymienione, ale rzeczywiście energooszczędne sprzęty elektroniczne, na przykład komputery, meble biurowe z drewna pozyskanego w zrównoważony sposób, niskoenergetyczne budynki, papier odzyskany w wyniku recyklingu, usługi w zakresie sprzątania z wykorzystaniem środków czyszczących przyjaznych do środowiska, pojazdy elektryczne, hybrydowe lub o niskiej emisji, energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii. I mam wrażenie, że z roku na rok przybywa nam rodzajów zamówień, które możemy uznać za zamówienia zielone. Zresztą zawsze to też bardzo polecam, jak śledzenie kodeksu dobrych praktyk, który jest na stronie Urzędu Zamówień w tym zakresie. Tam rzeczywiście są coraz to nowe rzeczy dokładane, na które nawet być może czasem samodzielnie nie bylibyśmy w stanie wpaść, że są to zielone zamówienia publiczne, a rzeczywiście ucząc się na przykładach realizowanych przez kolegów, nam to gdzieś pomaga i inspiruje nas do tego, żeby takie zamówienie zielone było. To też będę mówiła jeszcze w dalszej części prezentacji, natomiast bardzo często sami nie wiemy, czy jesteśmy w stanie użyć jakichś kryteriów, aby zamówienie było zielone czy społecznie odpowiedzialne. I do tego zawsze na każdym szkoleniu czy warsztatach polecam zrealizowanie takiej burzy mózgu we własnym zespole teraz, ale też dialogu technicznego. On zmieni troszkę nazwę w nowej ustawie, ale pozostanie z nami, czyli po prostu kontaktu z wykonawcami. Bardzo często nasze siły i możliwości w ramach zespołu zamawiającego są ograniczone. I też zawsze ja mam takie hasło, że nikt tyle nie wie o realizacji zamówienia, jak wykonawcy.
którzy nas mogą do wielu rzeczy zainspirować, zazwyczaj też do swojej oferty, ale wiadomo, że my wtedy wyciągamy z tego to, co jest najlepsze dla nas i najbardziej korzystne. I proszę się absolutnie tego nie bać i jeśli Państwo nie wiecie, czy jest jakiś kryterium, które mogą Państwo zastosować, to proszę po prostu zawsze zorganizować taki dialog i myślę, że to pomoże. Dialog jest bardzo mało sformalizowaną formą. Czyli poza tym, że oczywiście musi być upublicznione ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia takiego dialogu, wstępna kwalifikacja, ale jak Państwo wiecie, akurat w przypadku dialogu technicznego ona być może praktycznie nawet zerowa, czyli piszemy jak gdyby jaki jest przedmiot, który nas interesuje, możemy dać oczywiście wytyczne co do ograniczenia kręgu wykonawców, chociaż tak naprawdę nawet nie musimy. Jest wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu i zaproszenie. Też proszę Państwa mogą być rundy zbiorcze i rundy indywidualne. Oczywiście każda z tych form ma minusy. Na rundach zbiorczych nie zawsze wykonawcy chcą ze swoim know-how, ze swoim produktem i wszystkimi jego zaletami czy wadami się tutaj odsłaniać przed konkurencją, ale czasem mamy tak bardzo ogólny, podstawowy zarys zamówienia do przedyskutowania z rynkiem, że proszę mi wierzyć, że nawet takie rundy ogólne i tego rodzaju spotkania są bardzo przydatne i nawet rynek wykonawców jest na nie otwarty. Nie mówię już tutaj o takich zamówieniach, które możemy realizować w partnerstwie innowacyjnym, które w ogóle są nowością, tak? Które również pozostaną w tej nowej ustawie. Oczywiście one nie są tylko i wyłącznie nowością z zakresu społecznie odpowiedzialnych kryteriów, czy zielonych kryteriów, czy warunków udziału w postępowaniu, aczkolwiek również mogą Państwo na tych takich procedurach negocjacyjno-otwartych o tym dyskutować, jak na przykład też dialog konferencyjny czy negocjacje z ogłoszeniem. Bardzo serdecznie do obu rodzajów tych zamówień polecam właśnie zrobić, jeśli Państwo tylko mają czas, dialog techniczny i przedyskutować, jak bardzo to zamówienie może być zielone czy społecznie odpowiedzialne. Już tutaj przerzucamy dalej. Jeśli chodzi o społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, to odnoszą się one do etapu zamówień publicznych, które uwzględniają jeden lub kilka następujących aspektów. Promocja godnej pracy, poszanowanie praw człowieka i prawa pracy, wsparcie społecznego włączenia, w tym osób niepełnosprawnych, ekonomia społeczna, małe i średnie przedsiębiorstwa, promocja równych szans oraz zasady dostępne i przeznaczone dla wszystkich, włączenie zrównoważonych kryteriów wraz z uwzględnieniem kwestii uczciwego i etycznego handlu przy poszanowaniu zasad traktatowych i dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. I to jest coś, o czym też wcześniej mówił pan Mateusz przede mną. Rzeczywiście my w tym 2016 roku, jak była nowelizacja, obudziliśmy się, że jest coś takiego jak społeczne zamówienia publiczne, które przemówiły do nas najbardziej w kontekście tego kryterium zatrudnieniowego. Natomiast proszę Państwa, kodeks pracy oraz te wytyczne były znacznie wcześniej. Rzeczywiście mam wrażenie, że jeśli coś nie jest na sztywno wpisane w tę ustawę, to my po prostu się gdzieś tam boimy, tego nie stosujemy. A myślę, że zupełnie niepotrzebnie. Ja mam zawsze taką zasadę, że jak myślę o zamówieniu, to zwłaszcza o tym kryterium zatrudnieniowym, bo też te wskaźniki, o których mówił pan Mateusz z Urzędu Zamówień Publicznych, czyli ten raport za ostatni rok, one rzeczywiście w społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych są najwyższe, też właśnie z tej przyczyny, że głównie stosujemy to kryterium zatrudnienia. I ono czasem, to też polecam sobie weryfikować, jest takim kryterium w połowie martwym, ponieważ znajduje odzwierciedlenie tylko w opisie przedmiotu zamówienia, a już nie widzimy, jak będziemy z tym kryterium dalej w realizacji zamówienia, czyli tak naprawdę gdzie ono znajduje się w umowie, bo proszę pamiętać, że wszystkie kryteria społeczne i zielone w dużym stopniu, czy warunki udziału, to są rzeczy, które bazują na oświadczeniu. Czyli jeśli nie będzie w kolejnych dokumentach zamówieniowych, takich jak umowa, w miejscu zwłaszcza dotyczącym monitorowania realizacji zamówienia, ale też zwłaszcza w miejscu, w którym wskazujemy, jakie są kary za niedopełnienie danego warunku, czy jeśli dane oświadczenie będzie zweryfikowane za brak realizacji w jakiś sposób zamówienia, to tak naprawdę mamy do czynienia z quasi kryterium, czy quasi warunkiem, który jest martwy. Najprościej to pokazać na przykładzie, kiedy mamy rzeczywiście wymóg zatrudnieniowy i nie mamy żadnej restrykcji ani informacji o tym, jak będziemy monitorować, czy weryfikować, czy rzeczywiście do zatrudnienia X
osoby na danym stanowisku doszło. Więc zawsze polecam Państwu bardzo, żeby zarówno w ogłoszeniu, jeśli jest to konieczne, w CV-zie bądź w jego załączniku którymś, oraz automatycznie we wzorze umowy powielić pewne zapisy, żeby nic nam nie uciekło. Czyli jeśli czegoś wymagamy, myślę, że to jest tak jak też z innymi kryteriami i warunkami, zawsze pokazujmy, jak będziemy to sprawdzać i jak będziemy karać, jakkolwiek karanie może nie jest najmniejszą rzeczą, zwłaszcza dla wykonawcy, ale jak będziemy rzeczywiście karać na etapie już realizacji, czy właśnie braku realizacji danych przesłanek. Natomiast zdecydowanie to, co powiedziałam wcześniej, jeśli mówimy o społecznej odpowiedzialności, zamówieniach publicznych. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby pomyśleć o pracowniku, o wykonawcy jak o własnym. Czyli jeśli stosuję pewne zasady w pracy i chcę, aby moi ludzie, którzy świadczą dla mnie pracę, która ma znamiona pracy etatowej, mieli podpisane umowy, mieli pewne zabezpieczenie, mieli godne warunki pracy, czyli mieli dobre miejsce pracy, mając na myśli godne, mam na myśli zaplecze socjalne, mam na myśli komputer, jeśli to jest praca biurowa, na przykład moich zamówieniowców, biurko, jeśli jest taka potrzeba, drukarkę, większy monitor i tak dalej, to też chciałabym, ażeby pracownicy wykonawcy mieli te same warunki, bo już pokazuje nam to też ta nowa ustawa, że zaczynamy już traktować, to jest u nas jeszcze trochę ciężkie, ale tego wykonawcę jako partnera. Jeśli to jest mój partner w realizacji jakiejś potrzeby mojej, czy to w zakresie dostawy usługi, czy roboty budowlanej, to chciałabym, żeby rzeczywiście ta osoba była traktowana w partnersku, czyli żeby miała te dobre warunki pracy. Najprostszy przykład, choć paradoksalnie już myślę dobrze przepracowany u nas w Polsce, pokazujące, jak powinniśmy dbać o te warunki pracy, no to przede wszystkim zakup odzieży ochronnej, tak? Która jest szyta bardzo często w różnych warunkach, w różnych krajach. Jeśli są organizowane zbiorowe przetargi, na przykład w służbach mundurowych, dajmy na to w policji, to rzeczywiście powinna być to odzież certyfikowana, jest to najłatwiejszy sposób, czyli oznakowana, czyli ten artykuł 31 ustawy, który nam pozwala na to, czyli zweryfikowane, czy osoby, które szyły dane rzeczy, pracowały za dobrą płacę, w dobrych warunkach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. O tym będziemy mówić za chwilkę. Tutaj tekstu na tej prezentacji jest więcej, żeby to z Państwem zostało po szkoleniu. Natomiast ja będę czytała tylko te najważniejsze rzeczy. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to zamówienia publiczne, w ramach których bierze się pod uwagę co najmniej jedną z następujących kwestii społecznych. Możliwość zatrudnienia, to o czym mówiliśmy, godną pracę, zgodność z prawami społecznymi i z prawem do pracy, integrację społeczną, w tym także osób niepełnosprawnych, równość szans, dostępność, projektowanie dla wszystkich, uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym kwestii etycznego handlu oraz szerszego, dobrowolnego przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. I bardzo ważne też jest dla mnie to, że zawsze, jeśli chodzi o społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, zwłaszcza w zakresie robót budowlanych, skupiamy się na tym, aby rzeczywiście ta przesłanka zamówieniowa była uwzględniona. Natomiast pamiętajmy też, że już na etapie tworzenia jakiegoś obiektu budowlanego, czy myślenia o nim, czyli wcześniejszej usługi projektowej, czy tworzenia programu funkcjonalno-użytkowego, już powinniśmy myśleć też o tym, że nie tylko kto będzie realizował dla nas tę usługę, czyli jak będzie zatrudniony, ale też jak ten projekt, produkt, czy na późniejszym etapie obiekt budowlany będzie służył wszystkim. To wszyscy to jest bardzo pojemne pojęcie, ale właśnie o to chodzi, czyli zarówno osobami z różnymi niepełnosprawnościami ruchowymi, jak i umysłowymi, jak i osobami, które z różnych innych względów mogą mieć trudności dostępu do danego obiektu, czy generalnie korzystanie z jakiejś usługi, żebyśmy pamiętali, że dla wszystkich to znaczy dla wszystkich. Wiem, że jest to bardzo, bardzo trudne do weryfikacji, natomiast są różnego rodzaju rozporządzenia, dyrektywy czy założenia do projektowania z konwencji sztokholmskiej, które mówią o tym, co to znaczy projektowanie dla wszystkich i bardzo często nie musimy samodzielnie
wymyślać różnych rzeczy. Wystarczy, że powołamy się na odpowiednie dokumenty, które projektant czy generalny wykonawca w dalszej kolejności muszą używać. Bardzo przepraszam, bo tutaj czytam na czacie, że dalej Państwo słyszycie. Ja jestem rzeczywiście w pomieszczeniu, które zamknięte. Obok mnie są osoby, które mogą przychodzić, ale to dość daleko. Nie wiem, czemu mój komputer wyłapuje te wszystkie dźwięki. Bardzo, bardzo Państwa mogę jedynie za to przeprosić. Tutaj mają Państwo również określone dokładnie wyjustowane artykuły z ustawy PZP, które możemy zastosować do tego, aby nasze zamówienia były społecznie odpowiedzialne. I kolejna kwestia, czyli wracając do tych zamówień zielonych. Jakie aspekty środowiskowe możliwe są na etapie planowania i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia oraz fazie realizacji umowy, które możemy uwzględnić, aby zamówienie było zielone? Czyli skład i pochodzenie materiałów, czyli recycling, przebieg procesów produkcji, zużycie zasobów, w tym energii i wody przez przedmiot zamówienia na etapie użytkowania, trwałość i okres użytkowania produktu, możliwość recyclingu czy opakowania. I tutaj chciałam od razu powiedzieć, że jak zaczynamy realizować jakiekolwiek zamówienie publiczne, to musimy pamiętać o jednej rzeczy, że zamówienie publiczne to jest tak naprawdę zawsze jakaś potrzeba. Jeśli to jest potrzeba, to musimy o niej pomyśleć od momentu wytworzenia tej potrzeby, aż przez moment użytkowania, czyli cały cykl życia produktu, ale także zakończenie, w tym utylizację. To jest nowy skrót. Może nie nowy, ale sposób myślenia, która przedostatnia nowelizacja nam dodała taki sposób myślenia, tworząc po prostu nową definicję, czyli definicję cyklu życia bądź definicję kosztów, które są w artykule 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. I jeśli realizujemy jakieś zamówienie i pomyślimy tylko i wyłącznie o tym jednym etapie realizacji tego zamówienia, to już tak naprawdę to zamówienie nie jest zrównoważone, ponieważ zawsze musimy pamiętać o jednej rzeczy, że tworząc jakąś usługę, robotę budowlaną, ktoś pracuje wcześniej i wytwarza produkty, które my będziemy użytkować, na przykład drewno. Czyli jeśli wpiszemy odpowiednie oznakowanie, czyli certyfikowanie danego produktu, to automatycznie już pozbawiamy się troszkę myślenia i ciężaru na nas w zakresie tego, żeby dane zamówienie było weryfikowane od momentu powstania. Czyli na przykład właśnie realizując robotę budowlaną, możemy wpisać, że drewno używane do jej produkcji, czy środki chemiczne, farby, muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, czy nie zawierać odpowiednich produktów sobie. Bardzo polecam na stronie Urzędu Zamówień Publicznych Green Public Procurement, tłumaczona publikacja na język polski z propozycją kryteriów i warunków udziału w postępowaniu. Myślę, że bardzo dobra, ponieważ pokazująca też w praktyce, jak można stosować, w których miejscach dokumentacji powinny być używane konkretne zapisy. Kolejną kwestią jest sam czas użytkowania, czyli i realizowania danego produktu, ale również następnie co potem, czyli tego recyklingu, czyli tego co po realizacji zamówienia. Taki prosty przykład jeszcze przed ostatnią nowelizacją. Bardzo często zdarzały się zamówienia, gdzie na przykład były to zamówienia na roboty budowlane, ale tak naprawdę już nikt nie martwił się o to, co z tymi odpadami po tych robotach budowlanych. Teraz pomagają nam inne ustawy w tym, bo jest ustawa o odpadach oraz o opakowaniach, więc tutaj też wystarczy się powołać tylko i wyłącznie na konkretne produkty. Natomiast zdecydowanie ja tutaj widzę, że jeśli być może tutaj poproszę o pomoc techniczną na chwilkę, bo tutaj widzę, że z szumem mnie cały czas zagłuszają. Jeśli Państwu to nie przeszkadza, może ja bym zrobiła na sekundę króciutką przerwę i spróbuję się przesiąść do jeszcze innego pomieszczenia. I jeśli tylko dostanę taką zgodę od organizatorów, nie zajmie mi to dłużej niż minutę, a widzę, że cały czas Państwo piszą o tych problemach. Jeśli mogę, to ja tylko na sekundę się wyłączę.
i za chwilkę się, proszę się absolutnie nie rozłączać, ja tylko zmienię miejsce siedzenia o 20 metrów, a może to pomoże, dobrze? Proszę mi dać minutkę. I rzeczywiście, co powiedziała Pani Aleksandra a propos tych przedstawionych przez Urząd Zamówień Publicznych dokumentów, to jest prawda, rzeczywiście strona urzędu to jest skarbnica wiedzy i de facto dla wszystkich osób, które zajmują się zamówieniami, de facto pierwsze miejsce, gdzie powinniśmy iść, jeżeli coś nas niepokoi i byśmy szukali odpowiedzi na pytania, aczkolwiek tak przewrotnie muszę powiedzieć, że jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego ciągle jest tak źle? Jeżeli ciągle Urząd Zamówień Publicznych pokazuje nam, jak stosować zapisy dotyczące tych zamówień dzielonych i tak dalej, to dlaczego w tylko 1% w zeszłym roku przeprowadzonych zamówień publicznych innowacyjne i zielone zamówienia publiczne były stosowane? Jeżeli tutaj mówimy o tym, co Urząd Zamówień Publicznych dał na swojej stronie a propos tych zielonych zamówień publicznych, tak, no to nawet nie jest ten 1%, bo na ten 1% się składają zarówno zielone, jak i innowacyjne zamówienia publiczne, tak. No wiecie Państwo, rzeczywiście ta nowa ustawa, ona w dużej części powiela przepisy aktualnie obowiązujące, aczkolwiek będzie 3 razy większa, tak, no tutaj nie oszukujmy się, że tak wcale nie będzie. I myślę, że jednak musimy liczyć się z tym, że przynajmniej przez pierwsze 2-3 lata ta ilość zielonych i innowacyjnych zamówień publicznych, ona będzie jeszcze bardziej spadała. Ja się w tym momencie wyłączam i oddaję głos Pani Marii. Trochę też sobie myślę, że my jako zamawiający stymulujemy rynek. I trochę jest tak, z racji takiej, że tak jak na początku Państwu powiedziałam, że przez 14 lat byłam czynnym zamawiającym, tak, w chwili obecnej przeszłam na złą stronę wykonawcy i rzeczywiście jestem konsultantem, doradcą dla wykonawców i powiem Państwu szczerze, że ta ilość specyfikacji, którą gdzieś dostaję, żeby złożyć ofertę, nawet kilkakrotnie, zupełnie tak po prostu podzieliłam się jakimś pomysłem na to, jakie kryterium można by było zielone zastosować i nawet zadaliśmy takie pytanie i zamawiający odpisał nie, bo nie. I absolutnie tutaj nie chcę być taka jednostkowa, teraz proszę mnie tak nie zrozumieć, ale myślę, że jest wciąż jakiś taki, zwłaszcza w zamówieniach finansowanych z Unii Europejskiej, lęk, obawa w kontekście kary, w kontekście kontroli. I myślę, że to jest coś, nad czym powinniśmy walczyć. Ja zresztą miałam przyjemność z ramienia Urzędu Zamówień Publicznych szkolić zamawiających i proszę mi wierzyć, że jedynym postulatem po tych szkoleniach do Urzędu Zamówień Publicznych było to, żebyśmy zaczęli szkolić kontrolujących, bo naprawdę mam wrażenie, że czasem boimy się nawet zastosować jakiegoś tak zwanego zielonego kryterium, bo będą pytania do tego, tak? Bo ewentualnie będzie jakaś korekta. Oczywiście nie tłumaczę tym tego wszystkiego, natomiast też z drugiej strony taka codzienność zamawiającego polega na tym, być może się Państwo zgodzicie ze mną, że wszystko, co zamawiający ma robić, jest praktycznie na wczoraj. Tego czasu nie ma, a najważniejsza faza, co zmienia ta nowa ustawa, która wejdzie od stycznia, to faza przygotowawcza, bo ta ustawa już wymusza na nas, żebyśmy pewne rzeczy przemyśleli. Żebyśmy przemyśleli, dlaczego na pewno nie dzielimy zamówienia na części, żebyśmy w zamówieniach inwestycyjnych przemyśleli, dlaczego ono nie może być realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym, czy w partnerstwie czy w jakiejś innej formule, dlaczego nie może być coś zastosowane, czyli generalnie my musimy w tej fazie przygotowawczej troszkę usiąść i pomyśleć nad tym zamówieniem, a tej fazy zazwyczaj nie ma. Ja sama realizowałam zamówienia, że w poniedziałek dowiadywałam się, że wszystko powinno być zrobione na piątek, tak? I jak ja chciałam powiedzieć szefom, że jest mi potrzebny dialog techniczny, to nawet nie chcę Państwu mówić, jaka była reakcja. Natomiast uważam, że zwłaszcza przy tych dużych zamówieniach, gdzie my tak naprawdę, proszę Państwa, jesteśmy pracodawcą na parę lat, dla kilku wykonawców bardzo często, tak? Zwłaszcza przy dużych zamówieniach na roboty budowlane, przy sukcesywnych umowach na dostawę,
dostawy czy na usługi. Bardzo często piszemy obecnie pisma do prezesa UZP, że chcemy zawierać umowy dłuższe niż umowy czteroletnie, tak? Zazwyczaj otrzymujemy na to zgodę, bo ma to też swój wariant i duży plus ekonomiczny. I w takich wypadkach, jeśli ta zgoda już jest, jeśli na przykład to jest usługa sprzątania czy usługa ochrony, która wykracza poza ten okres 4 lat, my tak naprawdę stajemy się pracodawcą dla dużej grupy ludzi. Jeśli my o tych ludzi nie zadbamy, jeśli też ci ludzie nie zadbają o środowisko, bo my tego nie każemy w kontekście środków, które będziemy używać, to kto? To nigdy. Ja uważam, że generalnie na ten czas to my się stajemy właścicielem tematu, ale też właścicielem tematu w kontekście tego, że my musimy to monitorować, kontrolować bardzo często, proszę Państwa, i to jest akurat coś, co ja bardzo lubię, co się zmieniło w ostatniej nowelizacji w tej ustawie. My kończymy zamówienie, mówię tutaj o zamówieniowcach, oddajemy je do realizacji do jakiegoś innego zespołu komórki w naszej jednostce i już nikt, kto realizował to zamówienie, kto wiedział, że będzie konieczna na przykład weryfikacja pewnych założeń na etapie realizacji umowy, już nie uczestniczy w realizacji, więc ten zespół przy tych dużych zamówieniach, który teraz obligatoryjnie poza komisją przetargową, tak, jest stworzony, że osoby, które przygotowywały przetarg, zostają na czas realizacji tego przetargu, uważam, że jest cudną rzeczą i generalnie bardzo, bardzo mi akurat to się spodobało, że tutaj nasz ustawodawca wymyślił coś takiego, bo zawsze miałam problem z tym, że realizowałam jakieś zamówienie, a nie było już zupełnie nikogo, kto je przygotowywał, albo odwrotnie. Przygotowywałam zamówienie i miałam nawet komu, czy nie wiedziałam komu przekazać tę wiedzę, że słuchajcie, w drugim roku trzeba zweryfikować to, a tutaj musicie się upomnieć o takie i takie dokumenty. Gdzieś tam ten przepływ wiedzy w tych komórkach naszych też powinien być. To bardzo ułatwia realizowanie zamówień niespecyficznych, bo wciąż myślę, że o zamówieniach zielonych i społecznie odpowiedzialnych trochę mówimy jeszcze jak o zamówieniach specyficznych. Tutaj tak troszkę staram się czytać i zresztą powiem Państwu, to nie jest łatwe, równolegle to, co się dzieje na czacie, to o tych kontrolujących powiem Państwu tylko jedno, że miałam przyjemność kiedyś też z ramienia UZP szkolić przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych, którzy tak naprawdę weryfikują też pod pewnym kątem zamówienia. Oni mi powiedzieli, wiadomo, że to też jest innego rodzaju kontrola, natomiast, że bardzo często w ogóle zamawiający mówią im, że tutaj wiemy, że Państwo by do tego się przyczepili, to tego nie zrobiliśmy. Czyli gdzieś tam ta wiedza o tym, co można by było zrobić, ewentualnie jest. Natomiast też przestrzegam Państwa przed tym, bo też z taką sytuacją się spotkałam, że zastosowaliśmy jedną dobrą klauzulę. Zazwyczaj jest to klauzula społeczna zatrudnieniowa i ona nam się przyjęła w postępowaniu, nie było żadnego odwołania, nie było żadnych pytań, więc ją powieliliśmy na kolejne zamówienie. Więc przed tym Państwa też troszkę przestrzegam, bo okazuje się później, że mamy umowę roczną, ale wzięliśmy zapis umowy 3-letniej, a może nawet nie roczną, a 11-miesięczną, może nawet niekoniecznie jest potrzebne to zatrudnienie, albo nie sprawdziliśmy charakteru, ale przecież tam się nikt nie odwołał, to skopiowaliśmy. Przed tym też przestrzegam i jest taki ciekawy wyrok z 2017 roku Krajowej Izby Odwoławczej, która też zaczęła dostrzegać to, że jak już się nauczyliśmy wpisywać te klauzule zatrudnieniowe, to już je wpisujemy, nie chcę powiedzieć absolutnie na ślepo, proszę mnie tak nie zrozumieć, ale czasem bez analizy rynku w danym zakresie, czyli znowu bez tego takiego kontaktu z wykonawcą, czy znajomością rynku wykonawców, bo ja zawsze rozdzielam dwie rzeczy, czyli znajomość wykonawców, którzy mogą wystąpić w tym zamówieniu i znajomość rynku wykonawców, którzy może nam zaoferować to zamówienie. Natomiast zdarzyło się tak, że Krajowa Izba uznała odwołanie wykonawcy, że to były roboty budowlane wraz z projektowaniem, czyli zaprojektuj i wybuduj, gdzie kierownik projektu był wpisany jako osoba, ponieważ było to zamówienie 4-letnie, jako osoba, która ma być zatrudniona na umowę o pracę, natomiast tej skali, tej klasy kierownicy projektów przy tak dużych
zamówieniach, absolutnie są na umowach B2B. Nie zgodzi się żaden kierownik z takim wymaganiem, jak było wpisane akurat w tamto zamówienie, żeby przyjść na etat do danego wykonawcy. I też jest taki wyrok, na który później się bardzo często powoływano, też w przypadku innych zamówień, że rzeczywiście kierownicy projektów, też informatycznych, pracują też w innej formule. Dlatego też mówię o tym, o tej konieczności znajomości rynku, ponieważ sami Państwo wiecie, że w tym momencie rynek IT to jest rynek, który rządzi zamówieniami, a nie zamówienia nim. Jakkolwiek byśmy chcieli, być może, żeby było inaczej. I proszę mi wierzyć, że nie ma takiej możliwości, żeby te umowy etatowe na tych najwyższych stanowiskach, zwłaszcza jeśli projekt jest realizowany jeszcze w jakiejś metodyce zarządzania typu PRINCE, gdzie te zespoły są bardzo określone, jak powinny wyglądać, żeby tak było. Ale z racji takiej, że uciekliśmy tutaj z pewną dygresją, to powracamy do prezentacji. Dalej. Tu już byliśmy. Tutaj również mają Państwo przykłady z podane. I tutaj, proszę Państwa, liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Tu akurat mamy dane z 2017 roku w kontekście stosowania tych zamówień publicznych. Tylko dodam, bo tak przerwałam, że tamte slajdy, które pominęłam, to są po prostu przykłady z ustawy, więc to mogą Państwo się już samodzielnie z tym zapoznać. Czyli proszę popatrzeć, jeśli chodzi o ten 2017 rok, jeśli chodzi rzeczywiście o te aspekty środowiskowe, jest znacząca różnica, tak? To jest 87 postępowań, z czego głównie to opis przedmiotu zamówienia, w kryteriach oceny ofert już troszkę mniej. No i jeśli chodzi o te zamówienia społeczne, rzeczywiście jest to widoczne, że jest to aż tak 126 postępowań, z czego tą klauzulę z 29, proszę popatrzeć, ile razy aż, czyli zatrudnieniową, zastosowano. Tak jak mówię, ona jest pewnie gdzieś tam przez nas łatwiejsza, bardziej zrozumiała, intuicyjna, natomiast nie zapominajmy, że nie tylko sam wymóg zatrudnienia, ale również kryteria oceny ofert czy oznakowania, które tak naprawdę w tych zamówieniach na dostawy czy usługi paradoksalnie myślę, że są dla nas najłatwiejsze. Natomiast w kryteriach środowiskowych, to co Państwu bardzo polecam, co zaczęłam mówić jeszcze przed tą krótką przerwą, proszę pamiętać, że kryteria środowiskowe powinny dotyczyć całości zamówienia, czyli od planowania, po realizację, po utylizację danego produktu, bo to już samo w sobie zamówienie jest zielone, ponieważ myślimy holistycznie, myślimy o całości realizacji zamówienia, a nie tylko o jego jednym wycinku. Oczywiście, jeśli mają Państwo pomysł na świetne kryterium środowiskowe, czy opis, czy zapis w dokumentacji, tylko dotyczący jakiegoś małego fragmentu, to i tak jest super, proszę stosować, ale proszę też zawsze starać się sobie zrobić taką analizę, czyli najprostsza rzecz, jeśli kupuję komputer, żeby pomyśleć o tym, żeby oczywiście on był energooszczędny, żeby pomyśleć o tym, żeby jeśli wiem, że będą pracowały na nim osoby, bądź mogą pracować z jakąś niepełnosprawnością, żeby on był jak najbardziej do nich dostosowany. Jeśli mam pracowników w wieku starszym, to również to jest, proszę Państwa, społecznie odpowiedzialne zamówienie publiczne. Prosta rzecz, jeśli kupię im komputer z klawiaturą dostosowaną do osób starszych, on ma po prostu większe klawisze. Czy już później, jeśli chodzi o programowanie ze specjalnymi świetlnymi oznaczeniami, które są bardziej widoczne dla osób, które mają problemy ze wzrokiem i tak dalej, więc proszę o tym po prostu myśleć całościowo, holistycznie, ale proszę też myśleć o opakowaniu tego komputera i o tym, co się z nim stanie, jak go zutylizujemy. Bardzo często też ważnym argumentem jest to, czy zamawiam ich kilka, mniej czy więcej, czy odbierze je ode mnie jeden dostawca, czy rozwożę je po jakimś terenie, bo kiedyś też miałam przyjemność konsultować takie zamówienie, które miało być zamówieniem zielonym, była to dostawa bardzo dużej ilości sprzętu do wielu jednostek i nie podzieliliśmy tego zupełnie na części. Ten zamawiający i był świetny zapis dotyczący energooszczędności komputerów i to miało być taki przykład tej jednostki szlagowej zamówienia. Natomiast zamówienie dotyczyło zamawiającego, który udzielał zamówień w skali całego województwa. I jak tak usiedliśmy sobie i przeliczyliśmy, ile ci zamawiający, czy nawet dwóch województw, przeznaczą na transport, bo jest to jeden wykonawca, to później skumulowaliśmy te dostawy w kilka miejsc i podzieliliśmy to na części. Tak? I dopiero wtedy to było zamówienie zielone.
bo musimy też patrzeć na to, że każdy transport to też jest dodawanie tego dwutlenku węgla do środowiska. Dlatego tylko zawsze proszę o to, żeby rzeczywiście patrzeć na to holistycznie. Już idziemy dalej. Przepraszam, coś mi tak skacze. O, i teraz proszę Państwa, etykiety, czyli oznakowania, czyli certyfikaty. Nazwa wymienna stosowana przez każdego, jak kto lubi. Czasem się mówi ekoetykiety, czasem społeczne etykiety. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby Państwo patrzyli na artykuł 30a i jak nazwiemy, ustawa mówi o oznakowaniach, tak będzie dobrze. Natomiast najważniejsze jest to, że ustawa rzeczywiście tą poprzednią nowelizacją dała nam taką szansę, żeby tam, gdzie widzimy taką możliwość i potrzebę, odciążyć nas, żeby już nie aż tak dużo nie poświęcać czasu na przygotowanie tego zamówienia i stosować te oznakowania. Co to są oznakowania? Muszą one spełniać przede wszystkim tych 5 kluczowych warunków, czyli muszą dotyczyć wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia. Czyli jeśli zamawiają Państwo, dajmy na to właśnie dostawę jakiegoś sprzętu komputerowego, gdzie dodatkowo będzie dostarczana jakaś X rzecz, czy 4 klawiatury, to że naszym przedmiotem jest dostawa tego sprzętu komputerowego. O, nawet mi dobry przykład przyszedł do głowy, kiedy jedno z ostatnich zamówień, czyli dostawa elektronicznych zespołów trakcyjnych, czyli pociągów. Natomiast zastanawialiśmy się, czy nie oznaczyć jednej części składowej, która jest częścią ruchomą w tym przedmiocie zamówienia, żeby tam nie dodać oznakowania. I od razu się pojawiło odwołanie, później się wycofaliśmy z tego, bo rzeczywiście jest to rzecz ruchoma wkładana do i nie jest głównym przedmiotem zamówienia, czyli tak naprawdę po odbiorze tego zamówienia mogłaby być zdemontowana i już nie stanowiłaby tej części zamówienia. Więc chodzi o to, żeby to na pewno dotyczyło przedmiotu zamówienia, które Państwo zamawiacie, a nie czegoś, co jest około, czy przy okazji również kupujemy, dostarczamy. Kolejna kwestia, muszą być obiektywne i możliwe do sprawdzenia i w oparciu o obiektywne i możliwe do sprawdzenia, niedyskryminujące nikogo kryteria, przyznawane musi być to oznakowanie. I tutaj dlatego korzystamy z oznakowań takich zewnętrznych, to ja to zawsze opowiadam na przykładzie kremu, może to jest zły i zbyt prosty przykład, natomiast bardzo często, jak zwłaszcza tutaj Pani idą do drogerii, to pojawia się jakiś super eko trend, tytuł Twój styl 2019 i tak dalej. To są kryteria przyznawane przez subiektywnie dobraną grupę ludzi z subiektywnymi kryteriami. To nie jest oznakowanie w myśl rozumienia ustawy. W myśl rozumienia ustawy jest oznakowanie dobre takie, które jest przyznawane przez niezależną instytucję, gdzie są niezależni eksperci reprezentujący wszystkie trzy strony, czyli administrację publiczną, biznes, organizacje społeczne, gdzie te kryteria są dostępne na stronie, gdzie możemy zweryfikować, kto dlaczego przyznaje taki certyfikat, czyli wszystko musi się odbywać obiektywnie i bardzo przejrzyście. O tym mówi też właśnie kolejny punkt, czyli że warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury. Oznakowania muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron, czyli nie możemy wybrać oznakowania do opisu przedmiotu zamówienia z informacją, że tylko ten certyfikat jest przyznawany na terenie Szwecji, czyli automatycznie tylko wykonawcy ze Szwecji mogą nam dostarczać X meble, tak? To myślę, że jest zrozumiałe, że wszyscy wykonawcy, którzy chcą przystąpić do postępowania, mają możliwość certyfikować i wymagania dotyczące oznakowania są określone przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegając się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu. Takim najprostszym przykładem certyfikatu, który też Państwo macie tutaj w prezentacji opisany, jest etykieta Fairtrade'u. Myślę, że to też jest taka etykieta, którą Państwo gdzieś też spotkaliście w swoim życiu prywatnym, ale też w różnych zamówieniach, na przykład, właśnie dobry przykład, Urząd Zamówień Publicznych we wszystkich swoich konferencjach i zamówieniach na usługi cateringowe stosuje to oznakowanie Fairtrade i to też taka ciekawostka, bo bardzo często, zwłaszcza jak weszły oznakowania, to wszyscy zamawiający mówili, my tego nie stosujemy, bo to jest strasznie drogie. To bardzo podraża przedmiot zamówienia. Nie będę Państwa oszukiwała, że tak, bo czasem tak. Choć jeśli coś staje się powszechne, to też staje się tańsze. Musimy o tym pamiętać. Jeśli wszyscy zamawiający zaczęliby stosować lawinowo, masowo tego rodzaju oznakowania,
to automatycznie te ceny za ten przedmiot zamówienia spadałyby. I jak pytałam dostawcę, który dostarczał catering właśnie na szkolenia UZP z oznakowaniem Fairtrade'u, czy to było dla niego znacząco droższe, powiedział trochę tak, ale bardziej było to dla mnie trudniejsze przy pierwszej realizacji zamówienia, bo musiałam znaleźć sobie dostawcę nowego, ale ja już go znalazłam i teraz ten kontakt jest dobry. Nic się praktycznie dla mnie nie zmieniło, ta cena jest minimalnie wyższa, ale też cena oferty była wyższa, bo on wiedział, że oferuje taką certyfikowaną kawę, herbatę w tym wypadku. Więc absolutnie bardzo to polecam. Zresztą najprostsze rzeczy myślę, że już wszyscy Państwo też stosujecie, czyli FSC, czyli papier, który kupujemy do drukarek, do naszych biur, żeby był z oznakowaniem, że drewno pochodzi z legalnej wycinki i myślę, że to już jest standard i tego się wszyscy nauczyliśmy i proszę popatrzeć, jak dostosowaliśmy do tego rynek. Praktycznie jest to niemożliwe, żeby kupić papier bez tego oznakowania. Więc to, co zawsze powtarzam, rynek zamówieniowców to jest duży rynek, który może wybierać wpływ i który sam może tworzyć dobre przykłady i dobre praktyki. Tutaj mają Państwo akurat w tej prezentacji omówioną certyfikację Fairtrade'em, natomiast jeśli będą Państwo chcieli poznać też wszystkie zasady, przykłady innych certyfikatów, to też na końcu tej prezentacji jest mój adres mailowy, to jeśli ktoś z Państwa wyśle do mnie taką informację, to ja się chętnie podzielę. Tu mają Państwo opisane kryteria środowiskowe, kryteria społeczne, które mogą Państwo zastosować u siebie w dokumentacji. Następnie, tutaj jest dalej opis tego certyfikatu. To jest przykład zastosowania. Tutaj myślę, że kolejna prelegentka, która będzie po mnie, pewnie opowie o przykładach zagranicznych. Tutaj już taki, że tak powiem, stary przykład, ale Urząd Miasta Paryża, tak, zamawia dla 1/3 służb mundurowych odzież z bawełny Fairtrade, czyli się dało i to już coraz częściej ja też widzę w naszych polskich zamówieniach, tych zamówieniach właśnie u służb mundurowych. Jak w sposób zrównoważony wydawać pieniądze publiczne? To tak może, żeby to jakoś też zgrabnie wszystko podsumować. Przede wszystkim, proszę Państwa, to co ja zawsze powtarzam, może nie każdy zamawiający się z tym zgadza, ale jednak uważam, że warto ryzykować. Zwłaszcza, że mamy zamówienia podprogowe i zamówienia nadprogowe, czyli unijne bądź biletynowe. I uważam, że czasem coś sobie warto poniżej progu po prostu przećwiczyć, jeśli mamy na to czas, siłę i energię. Warto też patrzeć, co się udało kolegom, czyli korzystać z innych dobrych praktyk. Warto śledzić tą stronę zamówień publicznych. Zgadzam się z panem Mateuszem, że ona nie jest idealna, natomiast to, za co ja ją lubię, że jest systematycznie uzupełniana i że widać, że coś się dzieje i że też w urzędzie widać, że te zamówienia społeczne i zielone nie są zupełnie zostawione same sobie, tylko są cykliczne szkolenia. Teraz webinaria, w których bardzo polecam, warto uczestniczyć. Natomiast też, jeśli Państwo nie dadzą rady, zawsze Urząd Zamówień Publicznych można wejść przez zakładkę aktualności, bądź właśnie przez tą zakładkę dotyczącą edukacji. Publikuję później prezentacje z tych wszystkich szkoleń i webinariów i warto sobie je po prostu ściągać. Kolejna kwestia przed trafieniem ograniczonym to nie wszystko. To, co Państwu mówiłam, zwłaszcza przy takich większych zamówieniach, proszę się nie bać, są wytyczne przesłanki ustawowe, kiedy możemy stosować inne tryby. I dla mnie już przetarg ograniczony, tak, jest świetnym przykładem na to, jak chcę wprowadzić już pewne pierwsze kryteria społeczne czy środowiskowe, a nie wiem, jak duży krąg wykonawców je spełnia. Czy na przykład chcę rozmawiać tylko z wykonawcami, którzy je spełnią, czyli taka tak zwana pierwsza preselekcja, tak, to mogę już to stosować. Natomiast tryby, które ja bardzo lubię, to negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, które pozwalają razem z wykonawcami wypracować kryteria oceny oferty i warunki, nie udział w postępowaniu, ale warunki realizacji umowy zielone bądź społeczne, czyli coś, na co być może czasem nie mamy czasu, być może czasem nie mamy wiedzy, być może mamy za mały zespół, to jest normalne, bo myślę, że w takich realiach wszyscy pracujemy. Warto wtedy sięgnąć po inne tryby, jeśli oczywiście są spełnione wszystkie przesłanki ustawowe. To, co już mówiłam, co poniżej progów ustawowych, proszę próbować, proszę też tak w ten sposób sprawdzać rynek, po prostu mieć swoją strategię na zamówienia publiczne, bo myślę też, że bardzo tego, czego czasem brakuje, co niektóre z kolei mają uczelnie, uniwersytety, urzędy, szpitale, ale czasem jest to tylko taki martwy
punkt na stronie, ale nie zawsze, to strategia, czy deklaracja, czy porozumienie w zakresie udzielania społecznych i zrównoważonych społecznych i zielonych zamówień publicznych. Bardzo polecam sobie coś takiego usiąść, napisać, stworzyć, przekazać pracownikom, nawet gdyby to miało być bardzo krótkie, bardzo niewielkie, to myślę, że warto takich 4-5 punktów napisać, rozesłać do pracowników i zobaczyć też, co oni z tym zrobią. Jak to, że organizacja czuje się społecznie odpowiedzialna, zostanie przełożone i wdrożone na praktykę. Czy nawet zrobić sobie taki katalog swoich dobrych praktyk. Jeśli Państwo mieliście jakieś zamówienie zielone czy społeczne, to proszę to rozesłać do komórek, które realizują zamówienia. Czasem jest tak, że jest jedna komórka zamówieniowa, czasem jest zamówieniowiec w różnych komórkach, tak? Więc w zależności od tego, jak Państwo to robią, mi się też kiedyś zdarzyło współpracować z zamawiającym, w której w jednej komórce zrobiliśmy świetne zielone zamówienie, ale druga komórka o tym nie wiedziała i już przy prawie analogicznym zamówieniu tego nie zastosowano. Więc myślę, że takie dokumenty wewnętrzne u Państwa też warto zrobić. To, co mówiłam, czyli dialog praktyczny. Jeśli nie wiemy, jak zacząć, to zróbmy ten dialog. Bardzo go Państwu polecam, ja go bardzo lubię, ponieważ zawsze wychodzę z jakąś nową wiedzą. Podczas dialogu też mogę przekonsultować dokumenty, tak? To jest w ogóle idealną sytuacją dla zamawiającego, że wracają mi różne dokumenty, które już mam przygotowane do postępowania z naniesionymi poprawkami w trybie śledź zmian. Później wybieram z tego, co jest dobre, co lepsze, co gorsze, co mniej. Więc absolutnie. Absolutnie tak. Wiadomo, że nie mamy kryterium 100% cena, natomiast pamiętajmy o tym, że bardzo często stosujemy takie quasi kryteria, które teoretycznie są kryteriami pozacenowymi, natomiast jak przeliczymy sobie później otrzymane oferty, czy przeliczymy, ile te kryteria kosztują, to tak naprawdę dalej wygrywa cena. Bardzo często tak jest z terminem realizacji, który przy zamówieniu 3-letnim raptem, skrócenie go o tydzień czy dwa, to są dodatkowe punkty, tak naprawdę to jest sztuczne kryterium. Już myślę, że odeszliśmy od tego najbardziej częstego kryterium jeszcze w 2016 roku, jak pokazywał raport zamówień publicznych, czyli kryterium polegającego na skróceniu terminu płatności faktury, to tak naprawdę w ramach realizacji zamówienia, zwłaszcza wieloletniego i płatności cząstkowych, nie za bardzo ma jakiekolwiek znaczenie, ale było to bardzo, bardzo popularnym kryterium. Więc polecam zawsze sprawdzić, czy to, co dodajemy jako kryteria pozacenowe, jest wycenialne, a jeśli tak, to czy tak naprawdę nie zamieniamy słowa cena na inne słowo i indeksujemy tego procentu. I też zawsze bardzo polecam jedną rzecz, mianowicie cenę też można podzielić. Jeśli mamy bardzo skomplikowane czy rozbudowane zamówienie, to pamiętajmy, że cena czegoś X to może być tyle procent, cena czegoś Y to może być tyle procent. Także nie zawsze cena to jest tylko cena, można różne składowe ceny oferty również punktować i wyszczególniać, zwłaszcza w zamówieniach, kiedy jest jakieś takie, jak ja to mówię, serce umowy i serce zamówienia. To, co też bardzo, bardzo polecam, czyli sięganie po różnego rodzaju ekspertów, nie zawsze pod nazwą nawet biegły, ale po prostu jeśli wiemy, że w jakimś temacie mamy za mało zasobów, za mało wiedzy. Ja tak miałam chociażby z zamówieniem w zakresie dotyczącym ustanowienia lokalizacji pewnej budowanej inwestycji, kiedy tak naprawdę nie miałam w zespole żadnego specjalisty, który zajmowałby się przewietrzaniem miasta czy urbanisty i po prostu skorzystaliśmy z takich ekspertów, którzy dali nam wytyczne dla wykonawców, a przy okazji pomogli skonstruować zielone zamówienia publiczne, ponieważ tego rodzaju zamówieniu nie byliśmy w stanie wypracować samodzielnie, a bardzo chcieliśmy. To czasem bo bardzo często otrzymuję taką informację, ale my nie mamy na to budżetów, nie mamy na to środków. Natomiast jak Państwo przeliczą sobie, że realizujecie zamówienie za kilka milionów złotych, to gdzieś tam te w cudzysłowie 3000 głęboko wierzę, że przy dużych inwestycjach się znajdą. A bardzo często, zwłaszcza przy tych dużych inwestycjach, jak czytamy kryteria, to jest cena i gwarancja i na tym się kończą gdzieś tam nasze pomysły. Dzielmy się z tym, co wiemy z każdym, to jest mój ulubiony punkt. Czyli proszę Państwa, jeśli coś zrealizowaliśmy fajnie, zrealizowaliśmy dobrze. Bardzo często są właśnie te konferencje zamówień publicznych, gdzie są przykłady dobrych praktyk. Proszę się też zgłaszać, jeśli mają Państwo dobrze zrealizowane zamówienie, na którym fajnie by było, żeby się inne osoby też nauczyły, to proszę mówić, zrobiliśmy tak i czy to było dobrze. Proszę tak samo podglądać.
jestem absolutnie przeciwniczką kopiowania, natomiast fajnie też się zainspirować czymś dobrym zamówieniem, które komuś wyszło. Ja mogę sama powiedzieć taki przypadek, w jednym z moich miejsc pracy, jak zaczynałam pracę, stwierdziłam, kurczę, ale to zamówienie myślę, że ktoś musiał już przed nami robić. Jest to tak typowe zamówienie, że nie ma takiej możliwości. I poprosiłam mój zespół, żeby zadzwonił do analogicznego rodzaju zamawiających samorządowych i ściągnął od nich nawet z ubiegłych lat CIFS, żebyśmy sobie po prostu przejrzeli to i usiedli, zrobili małą dużą mówkę. No, ale jak to? Jak będziemy dzwonić? My nigdy nie dzwonimy. Ja mówię, to nie są też wasi koledzy, z którymi rozmawiacie, wymieniacie opinie, poglądy. Nie, to polecam też robić, czyli korzystać z wiedzy analogicznych jednostek, ale niekoniecznie swoich. Czyli na przykład z innego miasta, z innego województwa, innego powiatu, czy może troszkę ich innych rodzajowo, ale takich osób, które już tego rodzaju rzeczy robiły. I najważniejsze rzecz to my decydujemy, czego chcemy, ponieważ bardzo często słyszę, że nie, ale to się nie da, albo ktoś chce kupić tylko to. To jest to, co już Państwu mówiłam wcześniej, ale to my jesteśmy zamawiającymi i my kreujemy ten rynek zamówień publicznych. Czyli tak naprawdę my wiemy, skąd to, co i od kogo chcemy kupić, od kogo bez nazwy, tylko od jakiego wykonawcy, ale też przede wszystkim to my decydujemy o tym, jak ta rzecz, usługa, dostawa, robota budowlana ma być zrealizowana, kim ma być zrealizowana, ale też jaki ona ma mieć wpływ na środowisko, zarówno na etapie wytworzenia, na etapie realizacji, jak i później, co się z tym zadzieje, tak mówiąc kolokwialnie, i to, czy nasze zamówienia są społecznie odpowiedzialne, to zależy od Państwa tylko od nas, bo jak my nie wpiszemy, to nie będą. Nie liczmy na to, że jeśli coś się nie znajdzie w dokumentacji, to że spotkamy takiego wykonawcę, który to zrobi. Nawet gdyby chciał, to on nie zrobi tego z prostej przyczyny. Nie jesteśmy jego jedynym zamawiającym i on po prostu literalnie czyta umowę, literalnie czyta SIP, zrobi to, co tam ma wpisane. Więc czasem nawet jak nie wiemy, co się wpisać, zasygnalizowanie czegoś, to już jest bardzo dużo. I proszę Państwa, tak samo jeśli chodzi o zielone zamówienia publiczne. Jeśli my nie upomnimy się o to, żeby coś było zrealizowane tak, żeby jak najmniej zaśmiecić czy uszkodzić tą naszą planetę, to na pewno tak zrealizowane nie będzie. Tutaj mają Państwo print screeny następnie z kilku zamówień, które polecam sobie przejrzeć jako takie właśnie dobre praktyki. Natomiast tutaj to, o czym mówiłam wcześniej, czyli taka krótka informacja, akurat przykład z Politechniki Warszawskiej, która stworzyła sobie taką informację w zakresie swojej polityki co do zrównoważonych zamówień publicznych. Mają to na stronie. Każdemu nowemu pracownikowi mogą to pokazać, tak? Ponieważ ja uważam, że jak mówimy o polityce zrównoważonych zamówień publicznych, społecznie odpowiedzialnych czy zielonych, to nie są tylko, proszę Państwa, zamówienia podprogowe, ale każdy, kto kupuje przykładowy długopis w naszej jednostce, powinien też z tą polityką się zapoznać. Czyli to, że ona będzie na Państwa stronie, daje Państwu taką gwarancję, że ten pracownik, który nowy czy każdy inny przyjmuje się do pracy, jak podpisze Państwu, przeczytałem, nawet tą, tak jak mówię, jedną stronę z wytycznymi w tym zakresie, to będzie wiedział, będzie gdzieś tam mu się zapali ta lampa, żeby korzystać. Tutaj najprostszą rzecz Politechnika Warszawska zrobiła, czyli podlinkowała informacje ze strony Urzędu Zamówień Publicznych. Gdyby ktoś chciał szukać, gdyby ktoś chciał zastosować, to już wie, że ma. I proszę też popatrzeć, jaki dobry przykład idzie od kanclerza tej Politechniki, że ja jestem za tym, ja tu Państwu rekomenduję stosowanie. Nie wiem, jak to jest akurat na Politechnice Warszawskiej w praktyce, ale to też jest dla nas, jako dla pracowników, później jakimś takim sygnałem, możliwością odwołania się do tego, co poszło z góry. Tutaj mają Państwo z pewnej publikacji przejustowane, dlaczego boimy się społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. To już może zostawię Państwu, patrzę na czas, który gdzieś powoli chyba nam ucieka. Natomiast to tak szybciutko tylko, przyzwyczajenie pracowników, to co mówiłam, czasem po prostu robiliśmy tak i było dobrze, to robimy tak kolejny raz, bo ewentualnie tym razem może będzie jakiś kłopot. Obawy związane z brakiem możliwości skutecznej weryfikacji spełniania przez wykonawców prospołecznych warunków udziału w postępowaniu. Czyli proszę Państwa, no, prosta,
proste rzeczy, co będzie na etapie realizacji umowy. Ja to wpiszę, kolega nie sprawdzi, potem ktoś nam powie, że nie sprawdziliśmy, będzie nie daj Boże jeszcze jakaś kontrola, czy doraźna, czy realizacja w ogóle zamówienia, ktoś się tego dopatrzy, że to nie jest zrobione, czyli gdzieś tam znowu widzimy kłopot. Tendencja do wyboru nieczasochłonnych rozwiązań, każdy jest tylko człowiekiem po stronie wykonawcy zamawiającego. Myślę, że to akurat zrozumiałe dla nas wszystkich. Obawy związane z sytuacją rynkową, która charakteryzuje się małą liczbą wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia publicznego, skłonnych do złożenia oferty. Tu proszę Państwa, to jest prawda, że ostatnio rzeczywiście ta średnia wyliczona przez Urząd Zamówień Publicznych ofert złożonych w jednym postępowaniu to są dwie oferty. Natomiast ja akurat w tym wypadku nie lubię robić tego rodzaju średnich, ponieważ mogę Państwu powiedzieć, że we wszystkich postępowaniach, które ogłaszałam, rzadko mi się zdarzało, żebym miała poniżej 5 wykonawców, czyli ta konkurencja zawsze gdzieś tam była, a pewnie też nie ukrywajmy, są zamówienia, w których z różnych przyczyn wystartuje jeden czy dwóch wykonawców, bo akurat ma w tym samym czasie wiele zamówień, bo akurat są wakacje, wszyscy wyjechali na urlopy, są prozaiczne sprawy, one się zdarzają. Albo rzeczywiście jest to na tyle specyficzny przedmiot zamówienia, że w danej lokalizacji nie ma po prostu większego rynku wykonawców i choćbyśmy nie wiem, jakie kryteria czy opis przedmiotu zamówienia dali, to ta grupa wykonawców większa się po prostu nie stworzy. Brak wiedzy dotyczącej osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym, które mogą być zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia publicznego. Tak, i tutaj od razu też Państwu powiem, ja teraz, tak jak mówił Pan Mateusz, pracuję w Fundacji Internationale Polska, która między innymi prowadzi Centrum Integracji Społecznej, czyli po prostu PES, czyli Podmiot Ekonomii Społecznej. I jak Państwo wiecie, tego rodzaju jednostki mogą preferencyjnie pozyskiwać zamówienia w pierwszej kolejności, jeśli oczywiście mają taki potencjał, bo to, co ja też zawsze mówię, że to nie jest sztuka oddać podmiotowi ekonomii społecznej realizację zamówienia, jeśli on sobie z nim nie poradzi, bo my mamy wtedy problem i ten PES ma problem z prostej przyczyny. Zawsze są jakieś kary. Takiego podmiotu na to nie stać. Proszę się nie oszukiwać. On nigdy nie będzie Państwu w stanie zapłacić takiej kary, bo i skąd. A dwa, bardzo często akurat dany katalog osób wykluczonych nie ma takiej umiejętności, żeby zrealizować akurat to zamówienie. Więc zawsze trzeba też zamówienie w przypadku zlecania go PES-owi, czyli podmiotowi ekonomii społecznej, zweryfikować pod kątem możliwości tego PES-u i dać mu takie zamówienie. Być może trzeba wyciągnąć z niego tylko część, którą on będzie w stanie zrealizować. Ale rzeczywiście miałam taki przykład niedawno, że okazało się, że po prostu pewna szkoła jest źle sprzątana, było to zamówienie udzielone PES-owi, ale nikt nie zdał sobie sprawy, że akurat w tym PES-ie, w danym okresie czasu, bo w PES-ie też jest bardzo często duża, nie w każdym, ale w ZAZ-ach mniejsza, natomiast w CIS-ach większa rotacja osób, że akurat są osoby, które naprawdę mogą robić inne rzeczy, ale jeśli chodzi o taką aktywność ruchową w kontekście sprzątania, nie dają rady tego robić. I to zamówienie trzeba było troszkę okroić, troszkę zmienić. Więc też zawsze polecam po prostu przy tego rodzaju zamówieniach zlecanych zweryfikować, komu będę takie zamówienie zlecała. Brak jednostek odpowiedzialnych za koordynowanie wdrażania społecznie odpowiedzialnych zamówień w strukturze organizacyjnej JST. I tu się zgadzam bardzo często, tutaj też ktoś napisał, pan Łukasz na czacie, że polityka w regulaminie to jedno, a realizacja to drugie. I zgadzam się z panem i tego dotyczy też punkt, że zdarzało mi się, że nawet ktoś nie do końca znał regulamin, na którym pracował, czy był właśnie osobą z komórki niezamówieniowej, a merytorycznej, ale która jednak przygotowała pewne dokumenty i uważała, że to w ogóle nie jest moja sprawa, to niech sobie zamówieniowiec obrabia, on to obrabiał, też nie weryfikował, bo myślał, że tamten weryfikował i rzeczywiście pewne zapisy były tylko na papierze. Czy będzie drożej? To już trochę mówiłam. No trochę będzie, proszę Państwa. Tutaj takie przykłady też z cen z 2017 roku, ale jak widzą Państwo, no jest drożej. Jest drożej i też tylko pytanie, które ja sobie zawsze zadaję, czy to właśnie nie o to chodzi, żebyśmy my dbali, zwłaszcza w kontekście stosowania tych klauzul o ten rynek, o te osoby, które świadczą tego rodzaju usługi na rynku i czy to drożej to nie jest dla nas taniej jako dla społeczeństwa. Moim zdaniem tak. I moim zdaniem wydając publiczne pieniądze ciąży na nas zobowiązanie, żeby je wydawać dobrze. Czyli jeśli mamy możliwość, żeby komuś przy okazji też pomóc, nie tracąc na jakości realizacji tego zamówienia, czy zadbać o kogoś, czy tak jak mówiłam, zadbać już tak górnolotnie mówiąc o planetę, to
to jest obowiązek nas jako zamawiaczy publicznych, wydających środki publiczne, czyli tak naprawdę własne, bo myślę, że tak należy je traktować. Tutaj na kilku slajdach przekopywałam Państwu takie tabele z dobrymi przykładami stosowania klauzul zarówno społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, jak i zielonych zamówień publicznych. To ja jej może przeminę i Państwa z tym zestawię jako takie zadanie domowe dla chętnych, żeby Państwo to po prostu prześledzili. I również w tej prezentacji mają Państwo takie gotowe zapisy do użycia w OPZ-cie, czy jako kryteria oceny ofert, czy jako warunek udziału w postępowaniu, czy zapisy do umowy w kontekście oznakowania. Być może dla chętnych, być może warto to przećwiczyć i zobaczyć, jak to w praktyce nam pójdzie. Takie też najciekawsze rzeczy dla Państwa, które myślę, że mogą być przydatne, czyli wybrane strony, czy wybrane artykuły, wybrane linki, które mogą okazać się do Państwa przydatne, jeśli ktoś chciałby pogłębić swoją wiedzę. Natomiast naprawdę, jeśli Państwo zaczynają swoją przygodę ze społecznymi, z zielonymi zamówieniami, to polecam tą zakładkę o zrównoważonych zamówieniach na stronie UZP. Są też różnego rodzaju multimedia, mogą Państwo obejrzeć różnego rodzaju filmy czy wysłuchać różnego rodzaju podcastów na temat zielonych zamówień publicznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. A to, od czego zaczęłam swoją wypowiedź, to po prostu proszę próbować i proszę się nie bać. Też może nie powinnam tego mówić, zwłaszcza jeśli są obecni zamawiający, ale proszę też, proszę Państwa, pamiętać, że nie ma złych zapisów w OPZ-ach, w CIDZ-ach, w kryteriach, w warunkach udziału czy w istotnych postanowieniach umowy. Są jedynie zapisy, które za późno bądź wcale nie zostały zmienione. Więc proszę absolutnie, nawet jeśli Państwo nie są czegoś w 100% pewni, chociaż zawsze polecam wiedzę skonsultować z jakimś ekspertem, zanim coś puścimy i być pewnym tego zrobimy, ale jeśli rynek czy inny zamawiający wskaże Państwu, że jest błąd w dokumentacji, to mają Państwo idealne akurat na to mechanizmy w ustawie, żeby to zmienić, czyli żeby dokonać modyfikacji CIVZ-u, odpowiedzią na pytania, czy żeby wydłużyć termin składania ofert i w ogóle dokonać zmiany pewnych zapisów, także czy kryteriów, czy warunków udziału. Także proszę tu się absolutnie nie bać, jeśli cokolwiek będzie nie tak, czy będzie czymś, co znacząco podroży Państwu zamówienie, czy po prostu źle skonstruowanym zapisem, to rynek się o to absolutnie upomni. A mówię też specjalnie o tym, że jeśli coś będzie za drogie, bo też czasem dajemy zapisy, które później patrząc od strony wykonawców nawet nie mamy pojęcia, ile kosztują. Bo też proszę Państwa, to co pokazałam, tą tabelkę z pytaniem, czy będzie drożej, miejmy świadomość, że wykonawca wszystko wycenia. Taka jego rola, on zostaje z realizacją tego zamówienia. Ale tak jak mówię, proszę próbować, proszę się nie bać, są też, jest możliwe zastosowania wariantowej oferty w zamówieniach publicznych, prawa opcji, więc zamówień uzupełniających mamy dużo też możliwości, gdzie jeszcze te zamówienia zielone czy społeczne można dodać, odjąć, natomiast proszę po prostu ćwiczyć, a tak jak mówiłam, zwłaszcza nawet tak hobbystycznie polecam, żeby zdecydowanie przy tych zamówieniach tak zwanych podprogowych spróbować jakieś kryteria zastosować. Także z mojej strony to tyle. Starałam się na bieżąco gdzieś czytać. Przeczytam może ostatnie pytanie od pani Aleksandry. O, że jak umotywować to, że komputery są droższe? Wiele osób zgadza się do odpowiedzialności uczelni, ale kiedy przychodzi do konkretów finansowych, jest trudno. Zdecydowanie tak, bo proszę Państwa, to jest też pytanie, na którym etapie Państwo, jak pisząc na przykład projekt, bo z tym jest zawsze problem, ja miałam na uczelni pracując taki problem, że był napisany projekt, w którym było, teraz będę kwoty zupełnie wrzucała z księżyca, ale wpisane, że komputer 3000, i generalnie trzymaliśmy się rękami i nogami tego, że to 3000 i przychodził naukowiec i mówił, proszę sobie wpisać te dokumenty, co pani tam chce, ale ja mam tylko 3000 do widzenia, tak? I trzeba było iść do pana kwestora, później jak ten komputer był droższy, pytać. Jeśli mamy taką politykę uczelni, że komputery mają być energooszczędne, tak? Że możemy tam wpisać odpowiednie certyfikaty,
to proszę Państwa, wtedy automatycznie ja rozumiem, że przed wnioskiem o uruchomienie takiego postępowania ja już mam gwarancję tego pana kwestora, na przykład, jeśli mówimy o uczelni, że on te, nie wiem, 500 zł, które mi będzie brakowało, dołoży, albo w drugą stronę, powinna być komórka i u mnie na uczelni, jak jeszcze na niej pracowałam, udało nam się to wywalczyć, która przed złożeniem projektu weryfikowała budżet i mówiła, słuchajcie, ale ta cena komputera to jest cena najtańszego zestawu z internetu. Nie możecie tak puścić. Puszczamy więcej, ponieważ my mamy takie standardy w komputerach. Albo w drugą stronę, jeśli mają Państwo dostawy na sukcesywne dostawy komputerów, czy z poprzednich lat mają Państwo kwotę standardową, proszę doliczyć sobie procent, w jaki ta kwota się zmienia w kolejnym roku i powiedzieć, my w projektach, czy nie w projektach, czy w Państwa podstawowej pracy, zazwyczaj wydajemy na komputery tyle i tyle muszą mieć Państwo zabezpieczone, żeby to już od Państwa wyszło. Co jest do tego potrzebne? Potrzebna jest świetna współpraca osoby, która zarządza taką komórką zamówieniową z kanclerzem i kwestorem w przypadku uczelni, czy skarbnikiem i sekretarzem w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i tak dalej, i tak dalej. Czyli te osoby muszą znać tą politykę, jaką Państwo mają, bo zdecydowanie, jeśli tylko zamówieniowiec powie, że on sobie tam wpisze różne rzeczy do SIWZ, a potem ta cena 3000 robi nam się 5, to będą Państwo musieli unieważnić to zamówienie i na tym się skończy, niestety. Więc ta praca musi być wykonana wcześniej, czyli rozumiem, że czy po takim webinarium dzisiejszym, czy po innym spotkaniu, powinno się odbyć takie trójstronne spotkanie tych osób i powinna zostać uzgodniona tego rodzaju polityka. Tutaj widzę, może warto zrobić coś na wzór, ile kosztuje miasto. Być może tak. Myślę, że jak najbardziej. Być może też pewne takie standardowe zakupy. Warto zrobić sobie takie podsumowanie, nawet dwa razy do roku. Czy jak Państwo tworzą plan zamówień publicznych, przecież teraz jest obowiązek tworzenia planu i tam wszystkie kwoty powinny planowane się już znaleźć. Może warto to częściej aktualizować, patrzeć, jak te ceny się zmieniają i też wychodzić z taką informacją do osób, do pracowników, z którymi pracujemy, tak, do naszych współpracowników. Słuchajcie, my mamy taki poziom cenowy przy tym zamówieniu, pamiętajcie o tym. Ja też czasem mam wrażenie, że osoby, które mają jakieś środki, dysponują jakimiś budżetami projektowymi, zupełnie pracują, żyją w oderwaniu od zamówień, od rynku. Tak też absolutnie nie powinno być, więc na pewno też taka aktualizacja stała planu zamówień publicznych, ale też aktualizacja udzielonych zamówień publicznych, czyli cen. Bardzo rzadko, nie ma tego obowiązku w ustawie. Ja polecam robić taką tabelkę. Jeśli będzie takie przyzwolenie u Państwa w jednostce, też ją udostępnić w formie otwartego dokumentu dla innych osób, które będą składać zamówienia, czyli ile już wydaliśmy, bo wtedy wszyscy się łapią za głowę, że na przykład 10 ostatnich zamówień przekroczyliśmy kwotę z wartości szacunkowej. Co to, proszę Państwa, oznacza, jak zawsze mamy przekroczoną wartość szacunkową? Albo jakieś znaczące tąpnięcie na rynku, albo źle zrobiona wartość szacunkowa zamówienia. Zresztą a propos tego komputera, to jeszcze jedna rzecz chciałam powiedzieć, o czym zapomniałam. Państwo robicie wcześniej szacowanie rynku. I już z tego szacowania wynika Państwu, jakich cen możecie się spodziewać. Szacowanie również można zrobić wariantowe, czyli na przykład szacowanie z takim wymogiem, z takim certyfikatem, a bez. I wtedy siadamy do stołu i decydujemy, co wybieramy, tak? Na który produkt się decydujemy, na który wariant. Bardzo często widzę szacowanie albo po prostu wydruki ze stron internetowych i ustawa pozwala przy rzeczach standardowych i powtarzalnych, więc absolutnie tego nie neguję. Ale bardzo często to wygląda w ten sposób, albo w ogóle w drugą stronę jest jeszcze jakaś taka notatka z rozmów telefonicznych czy przekopiowane zamówienie, którego udzielaliśmy wcześniej, tylko napisane aktualne na dzień. Proszę tak nie robić, to zawsze jest zgubne i myślę, że bardzo często te wszystkie rażąco niskie ceny, czy rażąco wysokie ceny, to nie jest pojęcie ustawowe, ale się bardzo często też zdarza, biorą się właśnie z tego, że to szacowanie było nierzetelne. Więc bardzo, bardzo polecam tutaj poświęcić troszkę czasu i też dawać coś więcej niż hasło komputer stacjonarny procesor X, tak? Czyli przyłożyć się do tego szacowania. Czasami wykonawcy nie chcą uczestniczyć w dialogu, bo nie chcą dawać swoich. Mhm.
Pytanie dotyczące dialogu technicznego. Zgadzam się w 100%. Ostatnio bardzo takie ciekawe, bardzo trudne zamówienie, gdzie zamawiający w Krakowie musiał zrobić dialog, ponieważ po prostu zupełnie nie wiedział, jak ugryźć pewną część opisu przedmiotu zamówienia. Tam to był akurat zamówienie na projektowanie, ale nie zgrywały się terminy administracyjne wydawania różnych decyzji, pozwoleń na budowę i tak dalej. Więc bez wykonawców ani róż, którzy powiedzieliby, jak odpowiedzieć na to, i żadnych chętnych, bo naprawdę bardzo, bardzo trudny dialog. I to, co doradziłam, ogłosić go po raz kolejny i ogłaszać go do skutku, bo lepiej to, niż akurat w tak trudnym wypadku ogłosić zamówienie, na które nie będę miała ofert, tak? Więc lepiej stracić, w cudzysłowie stracić, bo w efekcie zyskać trochę czasu na początku. Tak się udało, przy kolejnym dialogu już były osoby. Natomiast jasne, że czasem się okaże, że nie ma tych osób, czy my nie mamy zupełnie czasu, i wtedy ogłaszać postępowanie, ale ja bym nie rezygnowała z zapisów, tylko ja bym je dała, a najwyżej, jeśli okaże się, że rynek ich nie przyjmuje, chce je złożyć na nieodwołanie, to wtedy jeszcze raz usiadła i je przeanalizowała. Ale czy najpierw dialog, później danie zapisów z pewnym ryzykiem, że je zmienię, i wtedy pójście. Tutaj z ogłoszeniem postępowania. Tak, jeśli są przesłanki ustawowe, wtedy można ogłosić oczywiście tryb na przykład negocjacji z ogłoszeniem, jak najbardziej. Też myślę sobie, że warto zrobić coś, czego też nie ma znowu w ustawie, ale absolutnie jest dozwolone, a nie zabronione, czyli nie dialog techniczny z wykonawcami, tylko dialog techniczny z innymi zamawiającymi. Mogę Państwu opowiedzieć o takim moim przypadku z poprzedniej pracy, gdzie rzeczywiście zamawialiśmy system komputerowy i po prostu my sami nie do końca wiedzieliśmy, czego chcemy. Okazało się, że tego rodzaju systemy mają wszyscy zamawiający, z którymi współpracujemy przy innych rzeczach, i po prostu się spotkaliśmy. Pojechaliśmy do każdego z tych zamawiających, przetestowaliśmy ten system, wiedzieliśmy o nim wszystko od strony praktycznej, w ogóle nie dotykając wykonawców, tak? Byliśmy w stanie zapisy doprecyzować, rozmawiając z innymi zamawiającymi, co jest absolutnie dozwolone. Myślę, że nawet mile widziane, bo proszę mi wierzyć, ten zamawiający wtedy też się czuje nieśmielony, żeby przy swoim następnym problemie zadzwonić do Państwa, i tworzy się jakaś taka więź, relacja i ta wymiana dobrych praktyk bardzo, bardzo naturalna. Warto ograniczyć, czasami zgadzam się tutaj z tą informacją w dialogu technicznym. Też uważam, że czasem widzę takie dialogi techniczne, że zastanawiam się, czy to nie jest przetarg. Więc absolutnie w dialogu technicznym, moim zdaniem, powinno być jak najmniej dokumentów i jak najbardziej też minimalne wymagania, bo czasem, proszę Państwa, dajemy identyczne jak do przetargu. To trochę za dużo, myślę. A z drugiej strony proszę też pamiętać, że akurat na pewno jeśli chodzi o regulamin dialogu i wniosek o dopuszczenie do dialogu, to Urząd Zamówień Publicznych dał swoje wzory, z których możemy korzystać. I one są dobre, ale oczywiście mogą Państwo jeszcze je tam kroić, swoją jakąś nomenklaturę wprowadzić i tak dalej, ale też już jest tu ułatwione zadanie. Natomiast jak najbardziej dialog to jak najmniej dokumentacji. Raz się spotkałam z tym, że dialog nie został zrobiony, ponieważ Państwo bali się, że będzie bardzo dużo wykonawców, oni będą musieli pisać duże protokoły, duże wnioski z dialogu i stwierdzili, że to będzie nawet dłuższa niż procedura przetargowa, a tak naprawdę w ogóle jasne, że wnioski z protokołu, zwłaszcza do protokołu postępowania, które wynieśliśmy z dialogu technicznego i zastosowaliśmy w przetargu, trzeba napisać, ale to jest, proszę Państwa, co my wiemy, i to nie jest dla nas, myślę, jakimś takim dużym obciążeniem. Zdecydowanie dialog z jak najmniejszą ilością, tak, dokumentacji. Proszę Państwa, to mam przyjemność przywitać panią Alexis Haren, która zarządza programem zrównoważonych łańcuchów dostaw w Departamencie do Spraw Odpowiedzialności Społecznej i Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie w Edynburgu. Alexis, it's so nice to see you and that you are with here in this our conference. So right now I'm gonna disappear and the floor is yours. Thank you so much for having me. Hi, everyone. I'm delighted to be here today to speak to you. I was asked to speak a little bit about mechanisms to support university social responsibility and also sustainable public procurement. So I think I have about 20 minutes today, so I'll just try and give you a taster of some of the things that we're doing here at the University of Edinburgh to support both of those topics. Unfortunately, some of my icons at the bottom of the presentation are not visible, but that's all right. Hopefully everything else still looks as planned. So here's the agenda. As I said, I'll spend about sort of half my time on university responsibility and the kind of governance mechanisms, the policies,
and the different structures we have at the University of Edinburgh to integrate sustainability into our operations. And then I'll talk as well about sustainable public procurement and some of the things we're doing specifically on that. And then we'll have some time for questions. I'm reading some notes off screen, so if I turn away from the screen, that's why. just as a introduction, as you can imagine, we have a really large and complex supply chain at the University of Edinburgh to support our academic activities and our campus operations. And we purchase a really diverse range of goods and services. And last year, our spend in the 2018-2019 academic year, it was almost £300 million. So we buy a lot, a lot of products, a lot of services. And so to help us manage sustainability risks associated with our supply chains and which are with our purchases, we have adopted a tool that was produced by the Scottish government called the Sustainable Public Procurement Prioritization Tool. And this helps organizations prioritize environmental and socioeconomic risks associated with their supply chains and with commodities that they purchase. So we have found this tool to be really useful in helping us manage the really sort of diverse and complex array of procurements that the university makes. And what we've done is we've used this tool, which is a sort of matrix, a ranking matrix, and we've applied it to five kind of categories that we see as being priorities in terms of sustainable procurement. And for us, those are catering and food, travel services, estates and construction, laboratory and medical equipment, and then ICT equipment. And so this graphic that's on the screen shows the output of the catering assessment, and it shows various different types of products we buy ranked in terms of the risks. And so what this does is it helps us then translate these risks and prioritize them in terms of where we focus our sustainable procurement efforts. And so these risk assessments help inform our strategies that we have. We have four procurement strategy teams within the university. And so each team creates an annual strategy, which includes sustainability and which highlights upcoming procurements that are particularly high priority linked back to our risk assessment. And then it specifies risk mitigation actions that we will take, whether that is sort of applying certain requirements or sort of labels within the tender or engaging with suppliers during contract management or undertaking a sort of supplier sustainability assessment. It could be a variety of different mechanisms. So this is one way which we implement sustainable public procurement at the university. Unfortunately, I don't have much time to go into detail, but I've linked in all my slides to web pages that have more information. And so we'll share that afterwards and you can take a closer look. Another mechanism we have to support sustainable public procurement at the University of Edinburgh is policies. So where it's appropriate, we develop policies to set out our approach to sourcing goods and services which are known to have environmental or human rights issues associated with them. And so these policies will specify sort of certain standards that we expect our purchases to meet, certain actions that we'll take during the procurement. And in addition to this, the policies always include commitments to raise awareness about the issue as well, because we recognize that as a place of learning, we have a responsibility not only to purchase sustainably, but also to sort of share what we know with staff and students and people in our community. So we often will, in conjunction with these policies, run events, publish briefings or other kind of engagement materials to inform staff and students about what we're doing and about what they can do as well. So all listed on the screen are just a list of a few of the procurement policies we have. Another tool that exists to support sustainable procurement here is our code of conduct and the sustain tool. So the university has adopted a code of conduct which was developed by the Scottish University and Higher Education sector, and which sets out social, environmental, and ethical standards that suppliers are expected to comply with.
And within Scotland, we've also developed a supplier sustainability assessment tool, which is called Sustain, which is applied during contract management. And it's overseen by APUC, which is the Purchasing Consortium for Scottish Universities and Colleges, but it's available for use across the sector. And the purpose of the tool is to assess suppliers' compliance with the code of conduct. So the tool asks suppliers a series of questions about a range of social accountability topics, such as recruitment processes or employment practices and health and safety practices. And suppliers respond and upload evidence to support their response, which is then assessed. And an action plan is created off the back of that with sort of improvements that are suggested to the suppliers, or if necessary, this can initiate as well a further site visit to clarify certain points or investigate if there are concerns. And the results are shared again with universities and colleges across Scotland. So it's a joined up approach, a collaborative approach to supplier sustainability management. Another mechanism we have within the university is something we call our Living Labs approach. So what this means is that we work hard to use our own academic and research capabilities to try and solve sustainability issues that we're facing as an institution. So we work a lot with researchers here and with students, specifically master's students, to do research projects linked to responsible purchasing. So just as a taster, in the last year, we had a master's student from the business school who wrote a dissertation for us looking at how the university can better support living wages in global supply chains. And she evaluated a number of our suppliers who are participating in voluntary schemes such as Fairware, and evaluated how effective those schemes are at supporting living wages, and then made recommendations to us for things we could do in the future to be more effective. We also host a law student every year, a student from the School of Law program in human rights, to look at some aspect of modern slavery and supply chains for us. And so this year we had our project looking at how the university can apply a grievance mechanism, which would be accessible to workers in our supply chain, and how we could support more effective grievance mechanisms within our suppliers as well, as part of either terms and conditions or by working with suppliers to design more effective grievance mechanisms. So our collaborations with students are really invaluable in terms of enhancing our understanding and enhancing our capacity as well to explore more topics than, you know, just one person would be able to on their own. We have a number of other initiatives that we're working on as well. Unfortunately, I don't have time to go into a huge amount of detail about all of them, but we're a member of the Make ICT Fair Consortium, which is an EU-funded group that aims to improve the lives of workers in electronic supply chains around the world. So we are part of that, conducting research in Indonesian factories, looking at things like freedom of association for workers, and that will be published as part of the consortium. And then we aim to sort of take that research and learnings from that project and then apply them to procurements within the university. So always trying to link research with practice. We're a member of Electronics Watch as well, which many of you might have heard of. It is an organization that monitors working conditions in electronics factories around the world on behalf of public sector affiliates. We do a lot to try and promote fair work within our procurements, including payment of a real living wage. So we have included scored questions within tenders where appropriate to ask suppliers about their working practices and working conditions for staff. We also are working with a number of suppliers, mainly construction and IT suppliers, to deliver additional benefits for our community that are beyond the sort of the service offered in the contract. So as part of a contract, suppliers would offer a number of apprenticeships for local young people, for example, or work placement opportunities. So what we're trying to do is ensure that kind of the investment that we're making is delivering
inclusive growth that has a benefit for people within the city region that the university is a part of, and that we're having a positive impact on our community through purchasing. We're also doing quite a lot to engage more with social enterprises. So this year we're looking at running a series of workshops that would give social enterprises more information about what's involved in supplying a large public body and helping them kind of upskill so that they feel like they're in a position to participate in tendering processes in the future. Okay, so now just moving on to the second half of the presentation, which is more about mechanisms more generally to support social responsibility that we have at the University of Edinburgh. So I've just picked out sort of some different kind of governance tools that we have and policies and strategies, and happy to provide more information about any of this after the presentation. So the university's strategic commitments support sustainability sort of right from the very top. We have a strategy 2030, which sets out four key focus areas for the university for the next decade. And one of these is civic and social responsibility, which means sort of ensuring that our actions deliver positive change for the local region and also globally. So it really sort of drives a commitment to sustainability right from the very top. And we have produced a social and civic responsibility plan, which describes how we will deliver the vision in the strategy 2030. And then underneath that, we have a number of other kind of policies, commitment strategies that deal with specific issues like biodiversity, like climate, like waste. So we have a very good structure in terms of commitments and policies to help guide our activities and to provide a long-term vision for the university. In terms of our civic and social responsibility plan, I've just put the sort of headline commitments here. So as part of that plan, the university has committed to becoming a zero carbon and a zero waste university, and to incorporating the sustainable development goals into our activities and using these as a lens through which we sort of design and monitor our impact. And we've also committed to increasing participation in higher education and supporting inclusion and working with our local community. Another mechanism we have to support university responsibility are our committees. So we have a number of committees that provide governance, oversight, decision-making mechanisms for sustainability matters, and they meet regularly. The most important one is the Social Responsibility and Sustainability Committee, which has representation from across the university, operational departments, as well as our schools and colleges, and students as well. And that committee reports directly up into the university sort of central management group. And so we have very clear kind of lines of accountability when it comes to sustainability, which allows for decisions to be escalated as necessary and for us to sort of set long-term objectives to work towards. Another mechanism we have to support university responsibility is something called integrated reporting, which you might be aware of. So in 2016, the finance department here adopted the International Integrated Reporting Committee's framework for integrated reporting. That's a mouthful. And what this means is that we aim to think beyond just our financial value and incorporate non-financial measures into our assessment and reporting process. And so the university's annual report covers not just our financial accounts, but also it reports on our carbon emissions, the amount of waste we're producing, how we've supported and invested in the community, and lots of other measures of value, which are not financial. And this means that our impact on natural capital, on human capital and social capital are seen as key to how the university views its performance and demonstrates its value and
articulates how it delivers impact. And so by reporting on these types of capitals, we've been able to integrate sustainability topics into organizational reporting and not have them be seen as sort of something separate that's just reported over here, but that isn't part of the larger whole. And so this has been really a really powerful tool and a way to engage colleagues in other departments as well. We do also produce a sustainability report once a year, which goes into more detail about our activities. And in addition to that, by law, we have to report in Scotland on a number of activities every year. So we have to disclose our carbon emissions. We have to produce a modern slavery statement. And we also have to produce an annual procurement report, which describes actions taken to support sustainable procurement as part of the Scottish sustainable procurement duty that came into effect a couple of years ago. And finally, one large and important mechanism we have at the university to support sustainability and responsibility is the Department for Social Responsibility and Sustainability, which is where I work. And our purpose is to help the university deliver on its vision to positively impact society. And the text here is taken from our sort of department plan. Our vision is to see social responsibility and sustainability embedded and integrated across the whole organization, everything we do. So we exist to sort of support departments to take ownership for the activities that they do that have a sustainability impact and to develop strategies to make sure that impact is positive. And so we're conducting research, we run various programs and activities to engage staff, and we provide kind of guidance and support about a number of different topics to the university, ranging from circular economy to community engagement and sustainable building design. I included this just to show where our department sits within the organizational structure of the university. It may not be super clear, but essentially we sit under a branch of the university called Corporate Services Group. And we sit alongside departments like the Estates Department, the Catering Department, and Finance. And so what this means is that we are a separate unit. We're not based within, for example, an estates team, which traditionally a sort of environmental focused team might have been couched within an estates department, but we exist as a separate entity. And so this has enabled us to work on a really broad range of topics as a university and to work in a way that reflects the real interdependencies between environmental and social justice issues, that these aren't separate. And by separating them, you sort of lose the bigger picture. So we're able to interweave those together. And this just shows the different priorities and areas that our department works on, which I already mentioned before. So climate change and energy, carbon reduction, waste and circular economy, supply chains and fair trade, that's my area, responsible investment, learning, teaching, and research. So we are collaborating with academics to integrate sustainability into the curriculum and to draw out sustainable development goals within teaching and make sure that every student, regardless of their degree program, has an opportunity to learn about sustainability and to learn about the sustainable development goals. And then also community engagement and working with partners based around the city and in the region to reduce inequalities. Thank you for listening, and hopefully that gave you a little snapshot of some of the things we're doing at the University of Edinburgh, and happy to answer any questions that you might have. Okay, I can see a question here about
fair trade and good food policy. Okay, I think everyone can see the question, but it's about how do you make the case for paying more for products that carry a label, a sustainability label? Yeah, that's a great question. I think using that that capitals framework that I discussed as part of the integrated reporting can be very useful. So your describing how the decision adds value, not only in terms of financial terms, but also in terms of enhancing the other sorts of capitals that the university ultimately relies on. So human capital, natural capital, social capital. So taking a very broad view of value and that best value is not necessarily cheapest, it's best value for the environment, for people, for society, and then it also, you know, needs to be financially sustainable. So broadening the definition of value and how you communicate that when making an argument. Also linking back to any organizational strategies. So if the organization has a commitment around sustainable procurement or around a particular issue, describing how that purchasing decision will support that commitment. So really sort of trying to speak the language of the people that you're trying to convince by linking back to any organizational documents that you might have. Oh, interesting. Okay, so the question is, what was the most difficult and which group was the most problematic? I think I don't know if I can specifically answer that question because I'm not sure if any group was particularly problematic. I think when our department was created, which was about 6 years ago, we had to make the case for why we existed. You know, we had to sort of explain and really make the case for investing in this area. And that takes time because you're changing the status quo and you're sort of suggesting doing things differently. But over time, you know, we've been able to make that case, and it's now no longer a case of kind of winning over hearts and minds. It is a matter of sort of almost, we've become too popular. You know, people are coming to us all the time asking how they can integrate sustainability, which is a wonderful problem to have. So we've moved from having to kind of go knocking on doors and asking for a seat at the table to being invited because we're seen as being really essential to how the university runs and how it delivers on its strategic commitments. Okay, so there's a question around how do we convince the unconvinced and where to start with the award of sustainable procurement in a public entity? What should be the first step? Well, in terms of convincing the unconvinced, you know, in my experience, it's always good to sort of meet someone where they're at. So finding out what is it that they are struggling with, you know, is it that they're worried that will be a huge investment in time that they might not necessarily have? Are they concerned about sort of the financial implications, or is there a, you know, is there a sort of fundamental disagreement around the importance of addressing climate change? You know, it's good to understand the specific barrier so that you can speak to that and develop an argument which hopefully kind of addresses that person's individual concerns. But ultimately, again, if your organization has committed to sustainability, that is always something that you can fall back on and say, well, you know, this is in line with our values as an organization or our commitments. So that, again, that's why having that sort of structure helps.
has our university met the goals of the Fair Trade University campaign? We have participated in the Fair Trade University scheme since it started. We had a 2-star award up until this May, which has now lapsed, and we're in the process of reapplying. And we still do all of the same sort of things around buying fair trade and promoting fair trade as we always did. And we're sort of in the process of resubmitting for the award. But yeah, we've been involved in the scheme for many years. Do you have a position on whistleblowers? We have a whistleblowing policy at the university, if that answers the question. One thing that we're aware of is that the whistleblowing policy is only available internally. And so that's why we had the student placement looking at grievance mechanisms and how we could broaden either our existing whistleblowing policy or create a new mechanism to specifically provide a forum for people to raise concerns about actions in our supply chain or of suppliers, because the existing policy may not be adequate for that. So that's what we're looking at doing now. Do you have a dedicated budget for the strategy to plan activities? Within my department, we have a small budget for supply chain activities, which I manage. And so that means that we can hire, interns or PhD students to do research for us if necessary. We've used the budget in the past to hold supplier engagement events where we invited suppliers to the university to speak to them about sustainability and run workshops and raise awareness of specific issues. So yeah, we do have a small budget within SRS. And then of course, procurement office, have their own budget as well. So question about the value of Electronics Watch. It's extremely valuable for the university to be a member of Electronics Watch. There are many aspects. So the networking, the ability to sort of meet with other institutions and hear about how other institutions are implementing sustainable ICT procurement is very useful. The ability to hear directly from workers and members of monitoring organizations in manufacturing countries is very valuable, because it really brings this situation to life. You know, if you can go to a conference and hear from a person who's worked in a factory or who has seen violations happening, it changes your perspective on the issue. It makes it very real and just motivates you to do more. And then also fundamentally, the monitoring, the sort of supply chain oversight that Electronics Watch provide to their partners is very valuable, because supply chains are so complex. It is extremely difficult to know what's happening at the factory level. Even if you ask suppliers about codes of conduct or about social compliance processes, we know that these approaches are fallible. And so to have Electronics Watch there on the ground and their partners monitoring is extremely valuable to us. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli tak, to myślę, że jeszcze mamy dosłownie chwilę, żeby je zadać. Ja nie widzę, żeby pytania się pojawiały. So first I'd like to thank you so much for your presentation. To be fair, right now I'm amazed and I know that I must print it. And I think that we all should take a leaf from your organization. But to be fair, I think that in Poland there is still a long way to go, very long way to go. For example, last year, less than 1% public procurement were green. So I think that we have a lot to do. Szanowni Państwo, ja myślę, że to już jest koniec. Prawda, Panie Mateuszu, że to już jest koniec. Tak, dużo zostało powiedziane. Myślę, że też jest dużo rzeczy, nad którymi powinniśmy się zastanawiać, tak?
umówmy się, ten przykład tego Uniwersytetu w Edynburgu to będzie, myślę, coś, co teraz będzie, nie chcę powiedzieć, mnie prześladowało, tak, ale co będzie stanowiło pewnego rodzaju takie światło, jak moje inne instytucje, w których się obracam, co one powinny robić. Proszę Państwa, dlatego też myślę, że kończąc, tak spinając klamrą i dorzucając też trochę do tej wiedzy, którą tutaj otrzymaliśmy, ja bym chciał się zgodzić z tym, co mówiła też Pani Maria w swojej poprzedniej prezentacji, że pamiętajmy, że zamówienia te poniżej 30 tysięcy euro, przez to, że one nie przekraczają tego progu przetargowego, tak go nazwijmy, one wcale nie tracą przez to przymiotu zamówień publicznych. To nawet są zamówienia, o których można mówić, że są zamówienia publiczne i na nich możemy, mówiąc brutalnie, ćwiczyć te wszystkiego rodzaju zapisy, te różnego rodzaju kryteria oceny ofert, tak, które nie jesteśmy pewni, czy w przetargu one się przyjmą. Dlatego bardzo polecam to robić. Jeżeli ja mogę Państwa na coś uwrażliwić, to polecam też zapoznać się z listą funkcjonującą w Państwa województwie, listą spółdzielni socjalnych, do których możemy wysyłać zapytania ofertowe, tak, i w taki sposób też aktywizować te grupy marginalizowane. Ja może wyślę na czacie do Państwa link do strony Koordynacji Ekonomii Społecznej na Mozowszu, gdzie jest lista ponad 140 spółdzielni socjalnych, które zajmują się najróżniejszymi rzeczami. Tak, może rzeczywiście można zamawiać u nich różnego rodzaju dostawy i usługi. I w taki sposób te społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne prowadzić życie w naszej instytucji. Ale proszę Państwa, kończąc, myślę, że warto tutaj powiedzieć, że bardzo, bardzo dobrze by było, gdybyśmy, jeżeli Państwo nie byli przekonani do stosowania tych takich prospołecznych, tak, albo tych takich zielonych zapisów, żebyście Państwo powoli zaczęli myśleć, jak u siebie w Państwa instytucji można to robić. Aczkolwiek powiem, że chyba najgorszą rzeczą, jaką może być, jeżeli Państwo teraz powiecie hura, to teraz w każdym postępowaniu będziemy tworzyć takie zapisy, tak, i będziemy stosowali. Wszystko, jakby nie było, tak jak powiedziała też Pani Maria, musi być robione z głową, aby się nie okazało, że Państwo rynek zupełnie wykluczycie i ofert na przykład w postępowaniu Państwo nie dostaniecie, bo bardzo bym nie chciał, żeby się okazało, że Państwo się sparzyliście na stosowaniu różnego zapisu. Dlatego róbmy to najlepiej metodą takich małych kroków, czyli najpierw może w tym postępowaniu do kwoty 30 tysięcy euro, zróbmy jakiś dialog techniczny, tak, zobaczmy, jak to robią inni zamawiający, szukajmy tych dobrych praktyk, a potem zacznijmy u siebie to stosować. I myślę, że dobrze by było też zwrócić uwagę na rolę zarówno Państwa, jak i pewnie pracujących w Państwa instytucjach, specjalistów do spraw zamówień publicznych, czy też osób, które są odpowiedzialne za zamówienia publiczne, ponieważ to niestety, tak, na nas leży gro obowiązków. Według mnie dobry taki specjalista to jest osoba, która umie rozmawiać z tymi naszymi pracownikami merytorycznymi. Ja wiem, że tutaj też na czacie się dużo pojawiało takich informacji, jak i też w trakcie zadawania pytań, także to trzeba zawsze jakoś wyważyć. Pracownicy merytoryczni jedno, my jako zamówieniowcy drugie. Dobry zamówieniowiec umie przede wszystkim rozmawiać, musi rozmawiać, on ma nie tylko odsyłać do ustawy, my musimy zawsze tłumaczyć tym pracownikom merytorycznym, którzy nie zawsze muszą się znać przecież na tej ustawie, tak, no od tej ustawy tak naprawdę jest to stosowanie, pewnie macie Państwo u siebie komórki zamówieniowe, jeżeli to wręcz Państwo nie jesteście. Tak, dlatego takie wytłumaczenie, myślę, że pokazanie pierwszy, drugi, trzeci, piąty, nawet 15 raz rozmawianie na ten sam temat z tymi pracownikami merytorycznymi, myślę, że bardzo dużo da. I chociaż prawdą jest też to, że tak jak ja mogę mówić z mojej perspektywy, tak, że widzę, że ci pracownicy bardzo często sami wrzucają i sami szukają i sami wrzucają różne prospołeczne zapisy, które warto
warto by było stosować. Proszę Państwa, tego klamrą jakąś spinającą to nasze całe seminarium powinno być to, że ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że takie seminaria się odbywają, bo tak jak pokazywaliśmy procentowo, trochę jesteśmy w tyle, jeżeli chodzi o stosowanie tych prospołecznych i tych zielonych zamówień. Dlatego bardzo się cieszę, że takie seminaria się odbywają. Mam nadzieję, że w przyszłości również uda nam się spotkać, może jako uczestnicy, może jako instytucje, które będą pokazywały dobre praktyki, tak? To, do tego też zachęcamy. Tak, do czego też zachęcamy. No ja Państwu... Jeszcze jedno, Panie Mateuszu, dobrze? Tak. Krótka sprawa, tak, bo tak. Jakby to webinarium jest trochę takim follow-upowym po seminarium z czerwca, na którym Pan Mateusz też był i część z Państwa również na nim była. I fajnie by było, gdyby to miało jakąś linię, jakiś ciąg dalszy, prawda? To, o czym Pan Mateusz mówił, że jakieś szkolenia, webinaria, różnego rodzaju formy doskonalenia dla Państwa. I teraz po to, żeby dostosować tą ofertę do Waszych realnych potrzeb, tak? Bo staramy się, żeby trafić do Was z wiedzą i z takimi praktykami, które będą też implementowalne. Pomysł z Panią Alexis Hlin wyniknął z tego, że to jest nasz partner projektowy, w ramach którego to webinarium jest realizowane. Natomiast chcemy jak najbardziej trafiać w to, co naprawdę Wam jest potrzebne. Stąd też taki podsumujący e-mail z różnymi materiałami z tego webinarium ja prześlę do wszystkich Państwa razem z listem do ankiety potrzeb. I bardzo bym Państwa prosiła o wypełnienie takie bardzo, bardzo solidne tego, bo dzięki temu będziecie mogli dostać to, na co liczycie, na to czekacie, czego byście chcieli po prostu. Serdecznie Państwu dziękuję. Panie Mateuszu, ja szczególnie Panu dziękuję, zanim podziękuję innym prelegentom, ponieważ jest Pan fantastyczny i w działaniach kryzysowych niezastąpiony. I miałam tu pewne też problemy z przełączeniem się, za to Państwa przepraszam. Natomiast myślę sobie, że takie reagowanie bardzo szybkie i bardzo sprawne i efektywne jest czymś niezwykle świetnym, a Państwu jako zamawiającym właśnie tej kompetencji bardzo życzę. Więc dziękuję Państwu i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.